No można, może to możliwe. Dobrze. Proszę Państwa, będziemy zaczynali. Serdecznie przepraszam za opóźnienie, ale to wynikło z tego, że mieliśmy burzliwą dyskusję na komisji. A teraz rozpoczynamy z małym opóźnieniem sesję. Otwieram 19. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Serdecznie witam naszych gości, komendantów straży, komendantów policji. Witam Państwo burmistrzów, witam panią mecenas, pana sekretarza, kierowników działów i dla was serdecznie, drodzy radni. Chciałem poinformować, że zgodnie z listą obecności na 15 radnych, jeden jest nieobecny, czyli 14 kworum mamy prawie że w pełni. Ponadto przypominam, że obrady każdej sesji są transmitowane przez środki przekazu elektroniczne. Dlatego też proszę przy wypowiedziach przestrzegać RODO, co za każdym razem i sobie przypominam, bo ja przeważnie się zapominam. W związku z tym chciałbym jeszcze Państwu poinformować, że przed otwarciem sesji wpłynął wniosek burmistrza Rabki, który prosi o wprowadzenie do porządku obrad pod punkcie trzecim, podpunkt 3a, sprawozdanie z działalności jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rabce Zdroju za 2019 rok, przedstawione przedstawicieli jednostki właśnie naszej ratowniczo-gaśniczej w Rabce Zdroju. Dlatego ten wniosek musimy wprowadzić do porządku obrad, dlatego że my musieliśmy porządek obrad przedstawić radnym minimum 7 dni przed. Ten wniosek płynął dzień po. W związku z tym proponuję teraz prośba do radnych, abyśmy przegłosowali wprowadzenie jako dodatkowego punktu do porządku obrad 19 sesji. Czy ktoś w tej sprawie? Nie ma. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem sprawozdania właśnie za rok 2019 jednostki ratowniczo-gaśniczej? Nie przygotował sobie pan. Mam tylko punkt w programie, nie ma. Ale zaczekajcie, moment, tylko to dodam. Tak, tylko ten 3a. Maga na wiadospisie na pana. Tak jest, dokładnie. Świeżnie. No to może być. Proszę bardzo. Jeszcze nie wyskoczyło, wszyscy mamy. Kto jest za przyjęciem? Proszę nacisnąć guzik. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 jest za. W związku z tym przyjmujemy wniosek pana burmistrza jako w punkcie trzecim podpunkt 3a. Wobec powyższego odczytam porządek obrad. Otwarcie nastąpiło. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Rabce Zdroju za 2019 rok. Przedstawione przez komendanta policji. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rabce Zdroju za rok 2019. Przedstawione przez komendanta Straży Miejskiej. Sprawozdanie punkt 3. Sprawozdanie działalności jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rabce Zdroju za rok 2019. Przedstawione przez komendanta jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rabce Zdroju jako punkt 3a. W punkcie czwartym mamy sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju w działalności międzysesyjnym. Punkt piąty porządku. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Pierwsza. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Podpunkt drugi, czyli druga uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Następnie punkt szósty, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania.
I punkt ósmy, zamknięcie sesji. Czy Państwo radni chcą coś zmienić, uzupełnić? Nie. W związku z tym przystępujemy do punktu drugiego. Sprawozdanie działalności Komisariatu Policji w Rabce Zdroju za rok 2019 przedstawione przez komendanta. Prosiłbym bardzo o... Gdzieś by trzeba było panu komendanta. Komputer może jakiś troszkę. Ja komputer przygotowałem dla pana. Ja nie komendanta. No, ale potrzebuję. Dzień dobry Państwu, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Rabce Zdroju, podkomisarz Marcin Brzymek. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, jak szanownej radzie, że zostałem zaproszony. Nie będę Państwa zanudzał cyferkami, bo zarówno pan burmistrz, jak i przewodniczący rady dostał przedmiotowe sprawozdanie. Myślę, że każdy się z nim zapoznał. Ja odpowiem, znaczy co mogę powiedzieć co do tego sprawozdania dodatkowo. Tam nie ma jednej rzeczy, to znaczy działań priorytetowych. Od paru lat przeprowadzamy takie działania na terenie zarówno miasta, jak i gminy Rabka Zdrój, działania priorytetowe. No i od nowego roku tymi działaniami są między innymi objęte nowo budowane bulwary, nieprawidłowe parkowanie na ulicy Sądeckiej, spożywanie alkoholu. No te działania, one są realizowane przez dzielnicowych przez pół roku, no aż zapewnimy bezpieczeństwo i porządek w danym miejscu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, ja chętnie odpowiem co do sprawozdania bądź innych rzeczy bieżących. Alkoholu. Mamy jeden przypadek taki, co nurtuje, jak to się mówi, Rabczan, ten Mikołaj i stacja Kapatera. Że tak powiem, borykamy się przy otwarciu. Jest to puszka Pandory i ja powiem szczerze, codziennie ja po trzy notatki dekretuję na zespół wykroczeń, no bo jest ciężko naprawdę z tymi ludźmi, a no nie mamy jakichś środków prawnych. My nawet nie nakładamy na nich mandatów karnych, gdyż jest to nieskuteczne, tylko kierujemy wnioski do sądu. Co jakiś czas ci ludzie są zatrzymywani na parę dni za niepłacone grzywny. No i odsiadują, wracają i no to jest syzyfowa praca. Nie ma naprawdę na to złotego środka i podejrzewam, że nie będzie przez najbliższy okres czasu. My staramy tych ludzi jakoś no, usuwać, no, żeby szli, nie szli, ale to jest bardzo ciężka sprawa. Wiecie Państwo, jak to z takimi ludźmi jest. Na niczym nie zależy, tylko chodzi o to, żeby wyzebrać parę groszy, napić się, napalić, przespać i tak dalej. To jest właśnie szczególny problem Mikołaja Dworca. Właśnie o ten dworzec chodzi. Nie prowadzę nieraz wycieczki i taką dumą wprowadzałem ludzi spoza terenu Rabki do nadworza, chwaląc się, jaki piękny, toalety wspaniałe, czyste, pachnące. I od pewnego czasu są uwagi i skargi, że tam są nieodpowiedni ludzie na noc zakwaterowani, w sensie sami się zakwaterowali i po prostu niszczą te obiegi i zanieczyszczają. Jest to naprawdę problem, ale wierzcie mi Państwo, że tam patrole są cały czas dyslokowane codziennie. Bo na każdej zmianie, tylko że oni pójdą na chwilę, za tak, chwilę. Tak, bo chodzi, że po północy wprowadzają się już na całego. No dokładnie. No, staramy się interweniować, jedynie zamykanie dworca, ale to też się nie da. Ale dalej, jakby ciągnąć dalej ten temat, pytanie jeszcze mam takie, czy w waszej pracy w porównaniu rok 18 do 19, czy jest tendencja zwyżkowa przestępstw na terenie Rabki, czy zniżka? Znaczy, wie pan co, no akurat... To nie zdążę przeanalizować tego. Ja też nie mam, powiem szczerze, sam pisałem to, ale sam w głowie nie mam tego wszystkiego, bo chcąc to wszystko zapamiętać plus dla sprawy bieżącej jest to naprawdę bardzo dużo. W każdym razie tak, co do podstawowych pięciu kategorii przestępstw, czyli kradzież z łamaniem, rozboje, biobójka, pobicie, uszkodzenia rzeczy, tutaj ma się różnie. Z reguły jest to tendencja zwyżkowa. Jedynie bójka, pobicie, o jedno mniej przestępstwo.
Nie są to duże, jest to magia też cyfr, bo na przykład kradzież mieliśmy 29 w tamtym roku, przepraszam, w 2018, o jedno więcej tylko w 19. Jedynie uszkodzenie rzeczy nam tutaj jest, no 10 przestępstw więcej, no ale to problem jest, problem z czym to jest? No mi się wydaje, że z młodzieżą, bo to w większości przypadków to przestępstwa to były uszkodzenia samochodów, czyli obrywane lusterka, gdzieś tam było, mieliśmy też takiego gościa, co strzelał z wiatrówki, którego ustaliliśmy dzięki monitoringowi. No bo niestety no takie rzeczy ludzie zgłaszają z reguły dużo godzin po, nie jesteśmy w stanie, no trzeba się naprawdę szczęśliwie, żeby takiego człowieka złapać. A jak widzi oznakowane radio, no to jest to bardzo ciężkie i to no, uszczęścia. Wiadomo, też mamy nieoznakowane patrole, no ale to w tym przypadku też trzeba mieć. Musimy wam kupić rowery elektryczne, byście cichutko podjeżdżali. Znaczy, że pan samo to nie o to chodzi. No, a propos kupienia, no tutaj w imieniu komendanta, jeżeli byłaby taka możliwość, no w miarę możliwości miasta, jakby była taka chęć dofinansowania jakichś pieniędzy na radiowóz, to bardzo chętnie byśmy. No ale będzie was widać z daleka. I będą uciekać przez ten czas. A jakbyście ci ludzko, że nie uciekają. Jak na elektrycznej kolej na to. Jakie macie jakieś? To znaczy tak, priorytety są komendanta powiatowego i są na samochody jeden furgon plus. Tak, bo przyszło. Tak. My czekamy na furgon, który nam komendant obiecał, który mieliśmy dostać z policji i go nie dostaniemy. Ale to mówię, na co my czekamy. Problem w powiecie jest z samochodami nieoznakowanymi. My mamy dwa, to jest bardzo dużo, ale na przykład wiem, że na przykład Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu na 10 operacyjnych ma jeden samochód. Ale jest bardziej, problem. Bardziej, jaki by wam był potrzebny ten furgon, tak jak pan powiedział? Tak jak nam w Rawce furgon, bo my innego nie dostaniemy. Bo to zależy od specyfiki komisariatu, czyli mamy dwa nieoznakowane, trzy oznakowane, a na duże miasto jest furgon do przewozu właśnie tego typu elementu, bo te samochody, które mamy, nie są przystosowane dla takich ludzi, niejednokrotnie policjanci zachodzą w głowę, jak takiego menela zabrać w cudzysłowie i przewieźć, no bo... A samochód jest taki jak cywilny, czyli nie ma plastiku, nie ma niczego. Pan Paweł się zgłaszał, tak? Właśnie ja mam pytanie, jak są te kary dla tych osób, które tam wsiadują na tym dworcu, korzystają też z tych toalet, oni się tam myją i nie wiem. Gazdują twardo. Znaczy, wy pan to są wysokie kary, które zniechęcają, bo i naprawdają się Proszę pojedynczo, bardzo proszę. Generalnie dla tego typu wykroczenia, które oni popełniają, są to wykroczenia z taryfikatora, czyli za spożywanie alkoholu jest 100 zł, za używanie słów wulgarnych to też jest w tych granicach i tyle. To nie są duże kary. A gdy się to powtarza, to kara jest... No to wtedy odstępujemy od postępowania mandatowego i wniosek do sądu, tylko sąd ma dowolność. To też różnie bywa, na przykład teraz na jednego z tych osobników przyszedł wyrok, no to dostał pracę społeczną, no ale czy 30 dni pracy społecznej, no ale czy on to przepracuje? Tyle, mamy się do pracy. Chodzi o to, żeby były takie kary, które nie wiem, ale co jest nie wiem. On nie tak płaci po 10, bo jemu tam będzie dobrze. Zwłaszcza w zimie. Robert był wcześniej. Proszę, pan Robert. Ja mam do państwa takie zapytanie. Wiadomo, że w sobotę, w niedzielę mamy tutaj najazd powracających z Zakopanego. Przede wszystkim, czy państwo widzicie, żeby to jakoś usprawnić, bo no, to jest makabra. No, no, wiadomo, że nie zatrzymacie, że nie może wjeżdżać, ale czy to jakoś by się nie dało z waszym pomocą jakoś to usprawnić, przynajmniej w tych sobotnych, niedzielnych. Kwestia jest taka, że my nie mamy ruchu drogowego, ma go Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu. Nasi funkcjonariusze nie są, tak powiem, odpowiedzialni za to, żeby tym ruchem kierować. Ale to jest problem, który będzie coraz może znikał będzie, ale to jeszcze... On zniknie dopiero jak zrobią pasówkę do Nowego Targu, to my bez też nie idziemy. W każdym razie ja do pracy też z Nowego Targu jadę czasami do godziny.
Nie, nie, dlatego myślałem, że wy tu państwo macie większą jakość. Nie mamy, nie mamy. Poza tym ludzie teraz po nawigacjach już takie, że nawet te drogi poboczne na Chobot, na Jaworkę, na Rabę, wszystko jest zapchane, bowiem bo jeżdżę. Na Sieniawę czasami droga też jest tak zapchana. A ferie, wakacje plus święta. I tak, chciałem do tego jeszcze do takie zapytanie do pana złożyć. Weszła ustawa, jak się to nazywa, życia, ta ścieżka życia, czy droga życia i tak dalej. No nie wziąłem ze sobą zdjęcia, wie pan. Chciałbym wam pokazać, jak wy widzicie drogę w zimie, żeby ustąpić na między tu nawet Rabką, a na tej dwupasmówce nawet, co jest dwa pasy, co lecą w górę i w dół, do Obidowy tam. Bo ja jechałem, proszę pana, w ubiegłym roku była zima, śnieg obfity, wracając wszyscy po nowym roku, no to nie ma gdzie ustąpić. Jak to jest, kto to wprowadza coś takiego, wiedząc, że nie ma szans. No choćby jechała straż za nami pożarna, no nie przejedzie, bo się nie ma gdzie ani zjechać, dwa pasy i koniec. No i ktoś ustawia coś takiego, który byście mnie ukarali, a nie ma możliwości. Ja o to powiem panu nie ogólnie jako policjant, no bo to nie jest do mnie pytanie, tylko jako jak ja to odczuwam. Na pewno jest to dobry przepis, bo sam jeżdżę, sam widzę, jak ludzie ustępują. Tylko tak, każdy przypadek jest indywidualny. No jeżeli pan nie ma gdzie ustąpić, to pan po prostu nie ustąpi, pan zjedzie, a nikt pana za to nie będzie karał. Daj Boże. Znaczy, nie mówię 100%, bo ja bym pana nie ukarał. No nie, no wiem, ale to tak dlatego mówię. Robert, weź na piśmie. Dobra, czy jeszcze ktoś coś? Proszę. Ja jeszcze mam takie pytanie. Czy jest taka możliwość, żeby patrol policyjny częściej przyjeżdżała, chodzi mi tu o moje osiedle Zarybie. Wiadomo, że tak jak tutaj kolega radny zwrócił uwagę, że mamy przez nasze ulice duża ilość przejeżdża samochodów. No niestety jest taka sytuacja, że pieszy nawet na pasach nie jest bezpieczny. W ogóle kierowcy nie zwracają uwagi, przejeżdżają, że zaczyna się miasto, jest ograniczenie prędkości, tylko po prostu jak jest sześć samochodów, jedzie jeden za drugim. Jeżeli się kierowca zatrzyma od strony Mszany, to kierowca, który jedzie od strony Rabki, jedzie. Nie zwraca uwagi na to, że na pasach znajduje się pieszy. Jeżeli jest taka możliwość, to ja bym prosiła o częstsze po prostu, no nie wiem, wizytę, patrole na tym osiedlu. Kwestia jest taka, że no, tak jak powiedziałem, nie mamy ruchu drogowego, gdzie on jest zadaniowany pod kątem prędkości tego typu działania. Ja od pana burmistrza dostałem taką analizę odnośnie chabówki. Czekam na zarytę. Ja te informacje, ale jeszcze nie dostałem. Ja te informacje przekażę do naczelnika ruchu drogowego, żeby ewentualnie on tam dyslokował te patrole. Tyle mogę zrobić. My możemy tam przejechać, tylko czy to pomoże. Generalnie na pewno dzielnicowy rejon Zarytego jest często w rejonie, no bo każdy, no nie wiem czy państwo wiecie, są priorytety komendanta głównego, dzielnicowy bliżej nas i dzielnicowy rano jak wyjeżdża, tak ma być cały czas w rejonie i współpracować z ludźmi. Proszę, ja bym przysiedział, ale już on był wcześniej. Musiałem przybić, bo państwo przyszło do tego burmistrza i to wydostanie się ten nowy, czy jakiś używany do tego? Nie, to jest wszystko na nowo. Wszystko na nowo, tak? Tak, bo wiadomo, czasami dostajemy z nowego targu, przechodzą samochody, dlatego się pytam, ale to miał być nowy. Tylko, że tak, to będzie z tymi pieniędzmi będzie dysponował komendant powiatowy, tutaj nie ma tej gwarancji. Mam nowe do przejścia. Chyba, że wprost będzie, że to ma być za przednaczenie. Ja tutaj jeszcze może a propos tej analizy, tego co pan zapytał odnośnie tej przestępczości. To ogólną przestępczością nie mamy takiego problemu jak z przestępczością narkotykową na terenie Nowego Targu. Ja tutaj 3 lata temu jak przyszedłem, ja nie widziałam, że tyle tego jest i naprawdę no, my staramy się robić co możemy, tylko no, bez pomocy społeczeństwa my też nie jesteśmy w stanie. Rabce.
Chcemy tutaj kwitnie, jest biletka taka dość konkretna i to co wiemy staramy się to wypleniać, ale bo i są implantacje dużej ilości narkotyków. Oczekuję prowadzone jakieś działania prewencyjne w szkołach, właśnie pod kątem dopalaczy. Kwestia takich działań to jest rola dzielnicowych. Oni tutaj w tym sprawozdaniu jest w zasadzie ile było pogadanych w szkołach i generalnie one są prowadzone, bo jest i bezpieczna szkoła, bezpieczne ferie, narkotyki dopalacze, cyberprzestępczość, to wszystko jest prowadzone i to prowadzą dzielnice. Ale szkoła organizuje takie rzeczy, żeby się poszli uświadomić te małe dzieci, czy jakieś... Szkoła się zwraca, albo my po prostu mamy narzucone, że mamy takie działania profilaktyczne przeprowadzić. Tak jak na przykład teraz mamy przestępstwa na wnuczki, dzielnicowi też mają iść w teren do starszych ludzi, uświadamiać ludzi, bo powiem Państwu, tak jak patrzę po biuletynach samych wojewódzkich, to czasami jest czasami po 10 przestępstw na wnuczka województwa. I to są skuteczne i nieskuteczne kwoty od 5 tysięcy nawet do 100. I ci ludzie pomimo tego, że jest profilaktyka, w dalszym ciągu się na takie wypadki. I się trąbi o tym. Dobrze, proszę, jeszcze ktoś pytania? Państwo? Serdecznie dziękuję. I poproszę do realizowania trzeci Straży Miejskiej. Poproszę pana. Sprawozdanie pisemne jest złożone w Radzie do wglądu. Tylko do biura rady. Nie wyście nie dostali. Ale ja z kątem może trwa. No ja bym chciała przeglądać, nie było też. Muszę się jeszcze. Pan komendant chce się pochwalić, że umie obsługiwać. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Tu się nie akurat nie będę chwalił, natomiast chcę akurat tak skrótowo pokazać, ponieważ nie przedstawię wszystkiego. Gdzie ta myszka mi uciekła? W tym wieku można tylko pod myszką panuje. Kota musimy znaleźć. Jakby co to zawsze były panu? Dlaczego bym takie godziny techniki, że się kupię. Bo jest to po tej drewnianym blacie tak śmiesznie trochę ta myszka. No właśnie. Ale jest. No i jesteśmy na stronie Bezpieczna Rabka. I tam mamy, widzicie Państwo, wszystko o Straży Miejskiej. Tutaj akurat mamy również dzielnicowe, jak mówił komendant wcześniej, współpracujemy z dzielnicowymi co do tych rejonów szczególnie zagrożonych. Na początku roku zawsze otrzymujemy takie pisemne na półrocze wsparcie i przy okazji naszego patrolu jesteśmy tam przynajmniej 2 razy dziennie. Przynajmniej. I tu mamy wszystkich, natomiast aktualnie można od nas ściągnąć informację Straży Miejskiej w Radce dotycząca kontroli instalacji grzewczej, czyli to, co robimy od kilku lat. Natomiast akurat mam umieszczoną taką informację, nie będę otwierał, bo można sobie to otworzyć. I również mamy informację dotyczącą przyłączy, kanalizacji i opróżniania szamba, czyli to, co jest związane z utrzymaniem czystości mieszkań. Tu akurat jesteśmy, pewnie nie związane z RODO. Przypomnę tylko, że nas obowiązuje oprócz RODO jeszcze coś takiego jak RODO, czyli ustawa o osobach, które podlegają, że tak powiem, bezpieczeństwu, czyli wykroczenie są karne. Takie sprawozdania, ktoś, pan przewodniczący mówił, że można porównać. Sprawozdanie zawsze składamy, mamy tu akurat od 2009 roku, więc można po kolei sobie to po prostu otworzyć i można posprawdzać. Też nie będę. Zaraz się nam Word otworzy. I takie sprawozdanie, proszę Państwa, oddajemy co rok na ręce przewodniczącego i burmistrza miasta. I takie sprawozdanie wysyłamy do Komendy Wojewódzkiej Policji i do Urzędu Wojewódzkiego, do Wydziału Bezpieczeństwa. Takie sprawozdanie również otrzymuje Komenda Powiatowa przez naszą KP Rabka Zdrój. Taki druk jest od 2009. Te druki różnie się zmieniają w zależności od przepisów, które albo nam
że tam powiem tak, z artykułu ustawy o ochronie środowiska przegląd i czym palimy, to akurat ten duch się zmieniał. Natomiast tutaj na początku jesteśmy, ilu jest zatrudnionych straż, ilu jest etatów. Coś tutaj źle odczytało. Nie, dobrze, tylko muszę wyłączyć chyba, o ile dobrze pamiętam tutaj te... Jestem informatykiem, ale trzeba dołączyć... Trzeba włączyć edytowanie. Edytowanie tutaj mam chyba, tak? Recenzja, widzę, zaraz muszę to wyłączyć. No i teraz jeszcze zostaje. Źle mi włączyłeś, panie. Ty jesteś informatykiem, ja się mogę nauczyć. Trochę techniki, człowiek się gubi. Nie, to trzeba wyłączyć, teraz jest dobra. Dobrze. Tu mamy ilość etatów, proszę Państwa, ja przechodzę dalej. Potem tu mamy stanowiska, które akurat u nas są, bo nas też jest pewna hierarchia. Tutaj mamy wyposażenie, więc można zobaczyć, co mamy na wyposażeniu. Na wyposażeniu mamy oczywiście kajdanki, mamy pałki służbowe, mamy RNG, to co nam jest potrzebne. Ponieważ obowiązuje RODO, więc będę się posługiwał językiem, powiedzmy, że to są nasi celebryci, no, my ich tak nazywamy, żeby nie byli obrażeni, natomiast żeby ich dostrzec, tak? Więc my używamy językiem, że to są nasi celebryci, między innymi ci, którzy na dworcu są. Proszę bardzo. Można powiedzieć, że ciągle nie widać? Ile macie koni? Koni nie mamy. Są stare konie. Roberu też nie widzę. Koni nie mamy, natomiast mamy poręczny miotacz gazu, rejestrowania środki techniczne, czyli monitoring i te kamery, które zostały zakupione ostatnio do interwencji. No, ale to o nich nie będę opowiadał. Pojazdy mamy samochody, jeden samochód. Natomiast tenże samochód, każdorazowy wyjazd z tym samochodem, rozpisujemy kartę drogową, całe kilometry, ile przejeżdżamy w ciągu dnia. I oczywiście każde tankowanie jest wpisywane do karty drogowej i rozliczane karta drogowa i ilość użytego paliwa. Tu jesteśmy dalej, czyli to ewidencja tak, wyników działań straży. Czyli tutaj mamy, szanowni Państwo, wszystko to, co w ciągu roku się zajmujemy i można to sobie otworzyć i można porównać z latami poprzednimi. Trochę tych interwencji w sumie jest. One dotyczą różnych rzeczy, od bezpieczeństwa komunikacji, od bezpieczeństwa osób, komunikacja. Tutaj mamy wykroczenia przeciwko mieniu, wykroczenia przeciwko obywatelności publicznej, wykroczenia przeciwko urządzeniu użytku publicznego, ustawie o wychowaniu trzeźwości i spożywaniu, no sporo tego jest, tak? W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest 100, każde zgłoszenie Państwa, kogokolwiek przyjmowane albo na nasz mail, albo telefonicznie, albo na czyste powietrze do Urzędu Marszałkowskiego, to Pan to po prostu jedzie i sprawdza, czy na zgłoszenie dyżurnego na przykład z komendy, jeśli nie mają patrolu, to też jedziemy i sprawdzamy. W ustawie o ochronie zwierząt, w ustawie o odpadach i to jest wszystko sumowane, tak. W Excelu można to porównać. Jak porównywałem mniej więcej, jest to w takich mniej więcej samych rachunkach się mieści. Czasem tych celebrytów mamy albo więcej, albo mniej. Czyli tych, których transportujemy, że tak powiem, czasem słyszymy, że odwozimy ich do domu. Odwozimy ich do domu. Swego czasu próbowaliśmy z policją wskórać coś w powiecie, żeby Izba Wytrzeźwień była w Nowym Targu przy szpitalu, bo jest oddział psychiatryczny. Można by było tam ulokować Izbę Wytrzeźwień. I wtedy by nam to ułatwiło życie, tak? No na dzień dzisiejszy nawet proponowaliśmy radnym powiatowym, żeby próbować się dogadać z każdą gminą, żeby można było to finansować ze środków finansowych, to co wydajemy zezwolenia na alkohol, żeby można było częściowo tam z każdej gminy te środki przeznaczyć na utrzymanie Izby Wytrzeźwień, ale dwie gminy, o ile dobrze pamiętam, stwierdziły, że oni celebrytów nie mają i nie będą się składać. I ten pomysł upadł. Ilość kontroli, myślę, że w danym roku jest tak od 200 do 300 po sesji zawsze kontrolujemy. Próbek do badania popiołu bierzemy mniej więcej tyle samo, bo taka jest umowa podpisana. Próbki popiołu pobierane są nie na nasze widzimisię, tylko albo na zgłoszenia mieszkańców, którzy uporczywie twierdzą, że ktoś pali śmieci, tak? Więc tak to jest u nas robione. Muszę powiedzieć, że do tej pory z
tych wszystkich próbek tylko jedna wykazała, że były palone, może nie odpady, nie śmieci, tylko były palone ramy okienne z farbą. Tak? To po związkach chemicznych popalnych potem wychodzi w ekspertyzie. Oczywiście zostali ukarani grzywną, dlatego że stwierdziliśmy, że lepsza, powiedzmy, jakaś tam paruset złotowa grzywna niż wniosek do sądu i grzywna na Skarb Państwa. Tak więc na tym korzystamy. Więc wybraliśmy takie rozwiązanie, tym bardziej, że osoba, która to robiła, stwierdziła, że woli zapłacić grzywnę tutaj na miejscu. I tu mamy osoby doprowadzone do Izby Wyczerpień, to co mamy. 68, no różnie się kształtuje, natomiast no, oni są i przyjezdni, przejeżdżający, niektórzy są, że tak powiem, no, latem na czasach, różnie to bywa. Wrócę do dworca, dlatego że na dworcu, nie do końca się zgadzam z tym, że na dworcu PKP akurat tam śpią czy nocują, bo dworzec PKP jest zamykany o godzinie 21. Proszę? Toalety są też zamykane, nie? Na dostęp. Toalety są zamykane, dworzec jest zamykany o 21 i otwierany rano. Nie ma możliwości, żeby tam ktoś nocował. Oczywiście urządzili sobie nocleg. Był obok w tym budynku, gdzie teraz są chyba takie na wagę rzeczy można kupić i tam pana właściciela, że tak powiem, poprosiliśmy na miejsce i tam te wszystkie gołdry, poduszki spod tego zostały usunięte i tam w tej chwili jest taki parawan blaszany, znaczy nie ma tam już noclegu, tak? Oczywiście muszę Państwu powiedzieć, że tolerujemy ich bytność, tych całych celebrytów między tam Manhattanem a, jak my to nazywamy, torem kolejowym, tam jest taki ogródek zielony, bo oni gdzieś muszą być. Jak ich wyrzucimy stąd, to oni się pojawiają tam. Jak ich wyrzucimy tam, to oni są gdzieś tam. Wolimy, żeby nam, że tak powiem, te butelki, które piją, czyli to, co spożywają, oni to, że tak powiem, no wisienki są nagminnie. I przy okazji oni już sami wiedzą, że czasem zatrzymują patrol, biorą worek, sprzątają i wynoszą do pana Witka, gdzie jest nasz zegarmistrz i oni tam te śmieci wynoszą, bo wiedzą, że jak nie posprzątają, to my tam przychodzimy i sprzątają. Co do osób skazanych, to co pan komendant mówi, owszem, mieliśmy na koniec roku tych osób skazanych 24, z tego może jedna, no może 8 osób zgłasza się do pracy, natomiast reszta, że tak powiem, no ten nasz wymiar sprawiedliwości jest słaby. No sędzia i opiekunowie, kuratorzy nie wykazują większego, powiedzmy, zainteresowania w ciągu miesiąca. Zainteresowani są natomiast na koniec, żebyśmy zrobili sprawozdanie iluś kartkowe i wysłali do sądu. My robimy to bardzo proste. Jeśli na przykład dostaje wyrok za spożywanie, na przykład od nas albo od policji, to sprząta tam, gdzie pije, tak? Czyli jeśli pił na Manhattanie, sprząta Manhattan, tak? Jeśli gdzieś tam pił, powiedzmy, na PKP, to sprząta na przykład tamten teren. Dzisiaj ci panowie, wczoraj ten pan sprzątał, jeden z tych panów, sprzątał koło dworca wóz, gęsią szyję, Tetmajera. Dzisiaj jeden z tych panów sprząta, bo przyszedł, Manhattan sprząta dworzec, nie dworzec, tylko parking przy PTTK-u, tam ma posprzątać i przedwczoraj też jeden z tych panów sprzątał, że tak powiem, do Pociesznej Wody Nowy Świat tutaj, bo tu, które nas zbierali i dzisiaj jeszcze to, co mieszkaniec, który już do pana burmistrza tutaj zgłasza jakieś wysypisko na Wiluchce, co prawda myśmy sprawdzili, wysypiska nie ma. Są tylko drobne takie wyrzucone rzeczy z samochodu, jak młodzi ludzie zakochani rzeczywiście tam na Wiluchce nocą tam zajeżdżają, to też wiemy o nich, ale no to wolny kraj, wolny to robić, tak? Natomiast no, czasem pouczamy ich, żeby sprzątali to, co zostawiają. Natomiast, żeby mieszkańcy nie myśleli, że pan burmistrz zostawia ich samych sobie, więc dzisiaj jeden z tych panów poruszający się na skuterze tam właśnie dostał worki i tam to wszystko ma posprzątać. Jak zamelduje, to oczywiście my te worki zbierzemy. Dodatkowe rzeczy to są rodzaj współpracy. Z policją mieliśmy 42 wspólne patrole, czyli wiemy, że całe wakacje zawsze pracujemy z policją do godziny 24. Priorytetem oczywiście są wszystkie imprezy, które miasto robi i głównie barzy. Szkolenia, które mieliśmy, to jest metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów indywidualnych urządzeń grzewczych i mieliśmy szkolenie RODO. Tak, w tym roku przygotowujemy się do tego szkolenia RODO, dlatego że no, to też nas obowiązuje. Na razie wiemy sami, jak to robić, ale podobno szkolenie trzeba mieć, takie mamy informacje, więc pewnie zdążyć. Bezpieczna droga do szkoły, robimy to zawsze, codziennie.
Tutaj pan burmistrz prowadził nam taki rytuał codzienny. Jesteśmy przed ósmą, przy każdej szkole codziennie gdzie indziej i na razie wszyscy są z tego zadowoleni. Tutaj odniosę się do Zarytego. Kiedyś jak mieliśmy fotoradar, to myśmy ustawiali fotoradar właśnie tam, gdzie mieszkańcy sobie życzyli. Tak, widać był spokój, tak? Ale ktoś na górze uznał, że jak Straż Miejska stawia ten fotoradar, to lubimy kierowców, tak? Fotoradary nam zabrali, teraz te same służby nie mogą sobie poradzić, ale one już nie łupią kierowców, one dbają o nasze bezpieczeństwo. Retoryka się zmieniła, problem został. Akcja Bezpieczna Szkoła. Chodzimy do to, co mówię. Jesteśmy, jak jesteśmy zaproszeni do przedszkoli, to oczywiście rozmawiamy z przedszkolakami o bezpiecznych zachowaniach, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale bardzo dużo dowiadujemy się o zachowaniach, na przykład czy ktoś czasem w domu pali. Tak? Ale o tyle dzieci są ciekawi, że nie umieją kłamać, tak? Więc wszystko wiemy. W szkołach też uczestniczymy w takiej bezpiecznej szkole. Uzyskali certyfikatu. Też nie spotykamy się z dorosłą młodzieżą z jednych z liceów. Ciekawe, naprawdę dyskusje są. Można się do nich dowiedzieć. No, ja bym na to nie wpadł, ale to będzie. To są te 11 miejsc w ubiegłym roku, które wspólnie z policją mieliśmy. Robiliśmy również mundurowy Dzień Dziecka, Wielką Orkiestrę, piknik ekologiczny, antysmogowy. Oczywiście te materiały do przeglądnięcia na piknik ekologiczny mamy, bo mamy różne gatunki węgla, czy wolno palić, czy nie. Sprzątanie koryto to robimy, sprzątanie gminy to weszły, nowy program pewnie będziemy to robić. No i zmieniamy nawyki żywieniowe, to co nam niektórzy zarzucają, nadzór nad kuchnią, wydającą posiłki, tak? Jedne media zwróciły się do nas, dlaczego jesteśmy złośliwi, nie pozwalamy chorym ludziom, że tak powiem, spożywać w takim czy innym stanie. No, natomiast myśmy wprowadzili dobre nawyki żywieniowe, czyli najpierw wiemy, potem pijemy, tak? Jeśli ktoś ma chociaż 0,01%, no przykro nam, ale nie je, musi być. Częściej po pół roku wyniki są. Muszę powiedzieć, chociażby skutki tych wyników, że nie spożywają, to przynajmniej jak łażą po dworcu, czy gdzieś tam w okolicy, oni wszyscy są częściej, tak? Dopiero popołudniami czasem się zaczyna, ale ten okres trzeźwienia człowiek pojedzony ma klucz, więc to jest jakby taki pozytywny oddźwięk tego. Wypadki strażników, no takie też są. Tu w ubiegłym roku akurat meldowałem szefowi, że może być problem, dlatego że udaliśmy się w rękoczyny, to prawda, z tymi celebrytami. No myśmy nie byli poszkodowani, ale właśnie obawialiśmy się, że może być problem, że tak powiem, ale przeżyli i mają się towarzyszyć, także nie jest tak. Natomiast czynna napaść na jednego strażnika gminnego to akurat była, toczy się w tej chwili postępowanie karne w sądzie, ale myślę, że skończy się niczym, dlatego że, jak dobrze wiem, na ostatniej sprawie no, sędzia chyba skierował pana na dodatkowe badania, bo pan twierdził, że to dzięki niemu miasto ma prawa miejskie. Tak? No więc, ale czasem takie sytuacje się zdarzają i trzeba no niestety sobie z tym poradzić. Nie wiem, co jeszcze Państwo oczekujecie. Wszystkich mówię, że dosyć sporo robimy kontroli akurat tych smogowych. Jest tam gdzieś od 200 kilku do 300. No i dosyć sporo kontroli paleniska, czym palą. Jeśli ktoś też czasem mówi, że tam palą śmieci. Owszem, sprawdzamy i muszę powiedzieć, że no... Może coś ktoś wrzuci, natomiast daleki jestem od tego, żeby ktoś palił w tym uzdrowisku śmieci cały czas, dlatego że jak sprawdzamy i nasz miernik aktualny, który jest postawiony, i te czujniki, które są rozłożone po mieście, to ja dobrze kojarzę, to chyba tylko dwa razy w miesiącu styczniu były lekkie przekroczenia. Więc mówienie, że miasto jest zadymione, tył jest mocno przesadzone. Jak ktoś do nas dzwoni, to zawsze powtarzam, proszę sobie wziąć, otworzyć stronę, bo jest aktualne wyniki badania, są były zawieszone do I2,5 i P10. Natomiast jeśli otworzymy te aktualne wskaźniki, które są na terenie miasta, to większość są zielone i pisze czyste powietrze. Panie komendancie, pytanie pierwsze, jeżeli mogę. Proszę bardzo. Szukać trzeba wszędzie, ale pod waszym, jak to przysłowiowym nosem, pali się petami. Trzy razy była interwencja ludzi, mieszkańców, że w scholastyce, czyli tej Luboniu, tym co jest koło gwiazdy, ten poprzeczny. Tak, między godziną 17.30 a 18.30 proszę
podejść tam prawie codziennie, nie da się przejść, tak po prostu czuć petami, że ktoś tam... Odpowiem, może to nie są pety, myśmy stamtąd całą piwnicę, że tak powiem, odtransportowali odpadów meblowych. Kto się zgadza, takie stare meble były borowane. Ja tego tam cała piwnica była zabrana, no nie będę mówił nazwiskiem od kogo, ale... Ale to tam było rzeczywiście tak. Cały transport samochód przywiózł, tego tylko żebyśmy to... To super, dziękuję. Ale sprawdzimy oczywiście, drugie pytanie i prośba. Przy końcu ulicy Pocztowej, kończy się ulica Pocztowa taką skarpą w dół zostawioną. Tak. I tam ktoś, ten halny co był, czy ten wiatr nie, mógł, nie miał szans. Ktoś wyrzucił tarcza. I jest... Pionowo tak na stronę stadionu, z daleka widać tapczan, wywrócone oczywiście z góry nogami. I trzecią rzecz, o którą my można by było prosić, dzięki wysiłkowi urzędu mamy piękny chodnik łączący Chopina z blokami, pięknie oświetlony, co spowodowało, że ci właśnie celebryci tam coraz częściej się przenoszą. I prosiłbym przynajmniej raz na jakiś czas posłać jednego z tych panów do sprzątania, co macie, żeby wyzbierał puszki, bo na samych puszkach to zarobi na flaszkę dobrą. A puszki ja dlatego, że ci celebryci mają podzielone leją, co do zbierania puszki. No i jest tam pełno butelek, puszek i tak dalej na tym spożu całym ten... Znaczy wiemy, że spożywali tam pod tą wywróconą brzozą, którą teraz usunęliśmy, to oni tam mieli miejsce. Zgadza się, ten sprzątaliśmy, ale zanotowałem, myślę, że jak się któryś pojawi, to w pierwszej kolejności będzie sprzątał, z tego co mamy uwagi, to jest przejście, to jest za Intermarché i tam przejście takie wąskie na plac targowy, tam w pierwszej kolejności pewnie jutro jak się pojawi będzie sprzątał, ale jak się pojawi jakiś dodatkowy, bo jest koniec miesiąca i oni się boją, że nie mają, to pewnie zapisałem. Dziękuję ślicznie. Czy ktoś z Państwa, proszę Pan Robert. Ja tu do Pana Komendanta mam takie trzy pytania. Czy Pan widzi doposażenie swojej jednostki, jakby powiedzieć, i w co? Bo zadania wzrastają. Jakieś, no tak jak mówię, no, miasto się rozwija. Czy Pan widzi jakieś potrzeby w tym kierunku? Już Pan radny mówił, myśmy już z Panem Burmistrzem dyskutowali, że najlepszym doposażeniem byłoby dla nas jakby zmodyfikowanie monitoringu, czyli żebyśmy mieli w jednej całości wszystko, tak? Bo tak do tej pory mieliśmy różne programy tego monitoringu i teraz tak, jak na przykład Muszla, mieliśmy imprezę na Muszli koncertowej, mieliśmy wgląd na tą Muszlę, to teraz go nie mamy, tak? Bez innego programu, ale Pan Burmistrz tutaj obiecał, że w najbliższym czasie jakby zepniemy cały monitoring w jednym programie, w jeden system i wtedy nie będzie większych problemów. Dlatego, że tam, gdzie jest monitoring, nie mamy większych dewastacji czy większych problemów. Dopóki mieliśmy wgląd do ubikacji miejskiej, oczywiście nie bezpośrednio tam, gdzie się udzielaliśmy, to mogliśmy wchodzić, widzieć, kto wchodzi i kiedy. Nie było problemu. Natomiast jeśli tam rzeczywiście ta kamera nawaliła, bo nie była konserwowana, no to się okazało, że nie, tak przypuszczamy, że to byli młodzi ludzie, bo w tej okolicy o tej porze widzieliśmy grupkę młodych, no, ale jak nie wiemy, że oni tam weszli, nie złapaliśmy ich, to możemy tylko przypuszczać, że to oni. Ale myślę, że takie doposażenie, że tak powiem, się przyda. Również rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem, być może zastanowimy się jeszcze nad fotopułapkami, jeśli się okaże, że będziemy gdzieś mieć takie wrzutki śmieciowe. Ale to zobaczymy, bo wydawać na coś pieniądze, ja wiem, że leśnicy inaczej korzystają, bo leśnicy, że tak powiem, mają inny dostęp, można tą fotopłatkę zamaskować. Natomiast jeśli my chcemy ją gdzieś ustawić, gdzie podjeżdża się samochodem, to ją widać, bo parę razy obawiamy się, że zakupimy po czym ktoś nam to gwizdnie, a nie będziemy kupować fotopłatki, która będzie pilnowała fotopłatki, tak? Oprócz tego takiego rozwiązania typu monitoring, tak. Czy no macie jeden pojazd, tak? Czy nie doposażyć w jakiś inny środek lokomocji, typu skuter, typu hulajnoga, typu rower? Tamte hulajnogi. No nie. Wie Pan, na całym świecie się robi różne rozwiązania i czy. Być może, gdyby
Mówię, że jeden samochód póki co nam wystarcza. Gdybyśmy byli już za zmianą samochodu kiedyś, to bardziej by nas interesował pojazd, do którego moglibyśmy bezmiotowo niepełnosprawne. Dzisiaj też ją oczywiście pakujemy. Natomiast powiem tak, dostaję specjalną wyściółkę, tak? No bo bez tej wyściółki mamy problem z transportem. Więc musimy jakoś. Czasem bywa tak, że jeden z celebrytów świętej pamięci, odwoziliśmy go dosyć często do bagateli, no to godzinę czy półtorej godziny ten samochód trzeba było wietrzyć, tak? No nie da się, że tak powiem, tym pracować czasem. Co prawda skończyło się chyba złośliwie, rzeczywiście przed śmiercią wykąpał się słońce. Kasiu, koniec. Drugie pytanie. Ja mam trzy pytania. No proszę. Pani drugie Ora. Pytanie jest czwarte. No ja mam trzy pytania. Na razie jest. Czy są i jak często składane informacje odnośnie stanu rabki, to znaczy porządku ogólnie mówiąc, brudu, śmieci, stanu dróg i tym podobnych dla burmistrza? Czy wy składacie jakieś takie raporty z wizualizacji rabki? I jak często? Zapraszamy każdy co 7 dni, poniedziałek, środa, piątek z każdego wywozu burmistrz dostaje konkretny raport. Wczoraj były wielkie żale, że piszemy nieprawdę. Oczywiście się okazało, że jak sprawdzili umowę, to mamy rację. Tak, nie będę się rozwlekał, ale tak to wyszło. Co do lokalizacji dziur, świateł, etc. zgłaszamy na bieżąco, można do nas przyjść, sprawdzić. Wszystko na bieżąco, każda interwencja jest pisana w rejestr interwencji w książkę. To jeżeli co tydzień pan składa tą informację i każdy wtorek. I jak widzę, mija tam 2-3 tygodnie, a ta dziura dalej istnieje, to znaczy, że gmina nie wykonała tego zadania. Dobra. To jest moje drugie pytanie. A trzecie, jak wygląda sprawa bezpańskich psów i jak to wygląda u was, bo wiem, że to jest też problem. Znaczy my problem rozwiązaliśmy kiedyś, jak mieliśmy problem, że trzeba było psa pół dnia pilnować, żeby przyjął też podróż tego psa. W związku z tym mamy taką panią na ulicy Sądeckiej w ramach wolontariatu, z nią współpracujemy. I jeśli da się tego psa odłowić, bo nie każdego się da, to zawozimy tam do końca i on spokojnie czeka, jak my to nazywamy, w hotelu do momentu przyjazdu kogoś ze stanowiska. To oczywiście też rozwiązujemy na ciśmie policji inny problem, dlatego że gdyby patrol pojechał gdzieś i tego psa trzeba byłoby pilnować na tym miejscu, to jest stracone pół dnia. Problem jest dlatego, że ja powiem tak, proponowaliśmy, żeby psy były chipowane, tak? Ale nie można nikogo zgodnie z przepisami zmusić do chipowania. On dobrowolnie może być zaczipowany. Ja zawsze to określam w ten sposób. Tutaj pan wiceprzewodniczący wie, jak to się robi, bo ostatnio mieliśmy problem. Idziemy ulicą i te psy, my wiemy, czyje są, tak? Za płotem i wszyscy wiemy, czyje to są psy. Potem ten sam pies wychodzi na ulicę, akurat w tym parku sądecką, i już nikt nie wie, czy to jest pies. Sąsiedzi wiedzą, że to jest, ale nie wiem, skąd się pijają się i tak. No dokładnie tak to robi, tak? I tylko ten mamy problem. Natomiast no, na dzień dzisiejszy radzimy sobie jakoś tak, dlatego że pierwsze co robimy, to współpracujemy z Gorcami 24, z tygodnikiem podhalańskim i każdego psa bez względu na to, jak go łowimy, wrzucamy od razu na stronę z 8 lat, tak? I najczęściej bierzemy go tydzień, 2 tygodnie jest w tym końcu. Oczywiście dzięki miastu tam, bo pożywienie kupiliśmy ostatnio też czwórki. Wodę to już jest gratis. On siedzi sobie, przechodzi tą kwarantannę, tak? Bo tak musielibyśmy odnieść do schroniska. Trzeba płacić zwrot kosztów, etc. Wolimy się uproszoną ucieczką. No nawiązując jeszcze do tego, to kto ponosi koszty? Kto ponosi koszty? Do tego pytania. Koszty pobytu w schronisku ponosi miasto. Koszty pobytu u wolontariatu ponosi, że tak powiem, pani, która dobrowolnie, że tak powiem, nas tam przechowuje i dostaje tylko od nas karmę i wcześniej jeszcze, żeby nie była poszkodowana, jej to zupełnie wystarczało, dostawała zawsze od miasta opał, czyli to drzewo, które było na Alei Tysiąclecia, jakąś tam ilość sobie pobierała na zimę, to czyli jeszcze to była taka dobrowolna. Idzie sezon zbulwarowy. Tu już pan z policji się zadeklarował, że oni tam będą bardziej. Ale nie mamy jeszcze, po cichu mówię, monitoringu pełnego. Więc chciałbym, żeby również od was wyszła jakaś deklaracja, że w soboty i niedzielę zobowiązujecie się do bardziej szczegółowego kontrolowania. Przez cały sezon w soboty i niedzielę pracujemy do 24 wspólnie z patrolem policji.
A to, że się nikt o tym nie dowie, że nie ma monitoringu, to fajnie, bo to nie idzie. No. No. Nie jest, ale częściowy. Dziękuję. Proszę pani Ola. Ja mam tylko takie pytanie odnośnie tego nadzoru nad kuchnią wydającą posiłki. Czy panowie jesteście tam faktycznie potrzebni? Bo wiem, że taka sytuacja na przykład, ktoś tam jedzie z panu, prawda, samochodem służbowym i na przykład interwencja na słonym. Jak sobie teraz poradzicie? Inaczej, jeśli pani zadzwoni, że potrzebuje pani interwencji na słonym, na przykład na telefon, który mamy w samochodzie cały czas, to trzeba poczekać, powiedzmy, tą godzinkę, żebyśmy dojechali. No właśnie, mówię, zaczynamy przez godzinkę może się dużo rzeczy w tym momencie nie, jak jest zagrożenie, jakie jest... Moje pytanie jest konkretne. Czy faktycznie panów obecność tam jest potrzebna? Wie pani, no ja uważam, że jest potrzebna chociażby z prostej przyczyny. Zmiana nawyków żywieniowych u tych osób jest ważna, chociażby świadczy o tym, że w tej chwili, chociażby po naszej półrocznej pobycie, oni wyjeżdżają, większość ich wyjeżdża. To już słyszeliśmy, ale nie chodzi o to, że panowie nie wydajecie tych posiłków, panowie tylko mierzycie... Nie, stoimy za komatę. No właśnie, a nie może to robić ktoś, kto tam wydaje ten posiłek? No, nie, panie, no, ja proponuję, żeby ktoś poszedł i zmusił tego celebryta, żeby dmuchnął, jak nie jest mu duże. No ale nie dostanie obiadu z tego, co pan mówi. No nie, ale najpierw musi być za... No nie. No to w momencie, jeżeli się znamy, założyć, a inaczej odpowiedzi. Inaczej celebryci reagują, jak jest ktoś w mundurze, a inaczej reagują celebryci, jak nikogo w mundurze nie ma. Chodzi na stołówkę i potem z tej stołówki nie wychodzi. I trzeba się no, sporo namęczyć, żeby kogoś w takim stanie stamtąd wyprowadzić, żeby tego mundurze nie zrobił. Gdyby nam to zajmowało 8-16 godzin, to pewnie byłoby to ze stratą dla społeczności lokalnej. Natomiast uważam, że bycie tam nasze godziny od 11 do 12, nie uszczupla, że tak powiem, bezpieczeństwa na mieście. Dobrze, to wystarczy. Jak mi pan gwarantuje takie, że to jest w tym momencie zabezpieczenie? Nie, bo to jest tylko godzinę, bo my tam nie siedzimy. W momencie, kiedy ci celebryci przychodzą i na przykład już rokowo ich znamy, co to jest, tak? No więc widzimy, że gdzieś tam na zejściu do kościoła... Czyli jest to prywatna prośba na przykład osób, które prowadzą to. Znaczy to jest prośba, to zwrócili się tą prośbą do pana burmistrza, żeby ich wesprzeć. To jest Stowarzyszenie Vincenta Paulo, które prowadzi tą stołówkę. I to, co jest Zgromadzenie Sióstr, które udostępniają pomieszczenie. No i muszę powiedzieć, że też wysyłają tych ludzi na leczenie, tak? Dziękuję. Serdecznie tego gadu wydać. Jeszcze ktoś? Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać o spółdzielkę na ulicy Poniatowskiego. Czy państwo przyjechali jechał kierowca, jak po prostu uszkodził oponę, nie wiem. Tam jest. Zostało przekazane. Oprzeć niezabezpieczona, dekiel wypada. Wszystko zostało zabezpieczone. Ale zauważyłem też, że jest gdzieś niżej taka strona, która też dość mocno ją słychać. No, żeby było, żeby ktoś przejechał gdzieś, bo spadł przez kierunek. Bo chodzi o to, że obręcz jest jakby... Nie jest zamocowana. Nie jest zamocowana do tego podłoża, do asfaltu. Spółdzielka jest na podkładce takiej gumowej, żeby nie słuchała. Jeśli przejeżdżamy, powiedzmy, to informacja, to, o której pan mówi, dokumentacja fotograficzna jest zrobiona, drogi są ubezpieczone i z polisy może kierowca dostać odszkodowanie. Natomiast zakłady wodociągów i kanalizacji, bo to jest zasługą, są, te studzienki muszą się przeglądać. Tak oni to przeglądają, tylko że no nie zawsze, że tak powiem, koło tej studzienki są wszyscy. No problem też polega na tym, że my zostawiamy kołpaki, znaczymy, że studzienka jest zła i za 2 godziny wieczorem wtedy wracaliśmy i ktoś nam ukradł tego kołpaka. Tak? Ustawiamy, no bo jak ktoś wpadnie, no to będzie problem, tak? Musimy oznakować. No nie zamkniemy, że tak powiem, taśmą, nie zamkniemy czymkolwiek. No niepoważni ludzie też są, tak? Bo wiedzą, że tam coś jest, bo kołpak stoi na tej studzience, no to ktoś... Znaczy, no bo myślę, że ktoś zgubił ten kołpak, nie? Ja widzę, jak studzienka jest uszkodzona, ktoś przychodzi, ogląda i... Umówmy się, że ktoś może myślał nie o tym, o czym powinien. Ale to wszystko jest zawsze, jeśli kierowca się zjawi, zapięte jest na ostatni guzik. Nie ma. Dziękuję. No bo w tej chwili no, ta studzienka nie jest zrobiona, samochody dalej jeżdżą, nie ma zabezpieczenia tam dalej żadnego, a tam mówię, to no, kierowca uszkodził koło, nie? No, to jest poważne uszkodzenie. Dokumentacja jest zrobiona. Studzienkę ma naprawić zakład wodociągów i kanalizacji, natomiast kierowca dostanie odszkodowanie z policji, bo miasto ubezpieczone. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych opon na ulicy Poniatowskiego i reklam, jak one są mocowane, bo widzę, że na ogrodzeniu tutaj koło kościoła te reklamy niektóre zwisają.
Co do reklam, to zajmuje się konserwator zabytków. Nie chciałbym dyskutować, która reklama jest estetyczną, która nie. Moje zdanie jest bardzo proste. Jeśli konserwator zabytków chce dyktować miastu, co powinno być, a co nie powinno być, powinien się dokładać do tego ze swojego własnego budżetu. No nie może być tak, że ktoś dyktuje mi, co ja mam robić, natomiast nie daje ani złotówki. To jest oczywiście moje prywatne zdanie. My dostosowujemy się do przepisów. I to jest księdza teren i ksiądz w tej chwili ma, że tak powiem, sam, no wiemy Państwo, że ma nałożoną grzywnę za to, że te reklamy wiszą. Co do pozostałych reklam, to no wiem, że, nie wiem, czy trwają prace, wiem, że gdyby był Państwo uchwalić, że tak powiem, prawo lokalne, czyli park kulturowy, to wtedy będziemy reklamy ściągać lub zawieszać, w tym miejscu będą jakie, bo to park kulturowy określa... Chodzi o estetykę tych reklam, że niektóre są poprzewracane, porozrywane, czy... Estetykę, powiem Panu, z kilka, po ostatniej figurze kilka film rzeczywiście zinformowali telefonicznie, trzeba sobie poprawić, tak? I oni to albo robią wcześniej, albo robią... jedyna firma solidna, która nam podziękowała za to, że informujemy, to jest firma WIN, która podziękowała i jeszcze jedna firma, już nie pamiętam, ale dostajemy podziękowanie, że dbamy o estetykę i o wizerunek firmy. Tak? No my to robimy, natomiast no, ktoś potrzebuje czasu, żeby tą reklamę pewnie... Panie komendancie, dziękujemy ślicznie za wyczerpującą informację. Prosimy. Zawsze jesteśmy do dyspozycji, że tak powiem. Tak jest. Proszę, ale ja jeszcze nie skończyłem. O mój Boże. Ale dobrze, nie. No proszę, proszę. No. Nie, nie, nie. Nie, żeby nie było, że ci zabrałem głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, to w takim razie ja pozostawię i sobie podejdę tam do pana. No zapraszam w takim razie. Ja dziękuję. To bardzo pana dziękuję, pana przepraszam, bo myślałem, że już się skończyło. I teraz zapraszam pana komendanta. Dobrze. Co pan pytań nie będzie? Również muszę wyłożyć na przód. Nie przygotowali się, jesteśmy na takie. Ja postaram się tak wyczerpująco temat omówić, żeby nie było żadnych pytań, panie przewodniczący. Bardzo, bo mamy już godzinę. Zrobić to tak szybko, żeby nie przeciągać. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pani burmistrz, szanowni państwo, jeszcze tutaj małe techniczne sprawy, bo bym sobie opowiadał sam sobie. Bez wizji, ale teraz żadnej nie ma. Nie opłaca na wodę. Młodszy brygady Jacek Ksiądzowy, co jednostki ratowniczo-gaśniczej w Radce w Zdroju, którą, tak jak powiedziałem, muszę wam opowiedzieć o straży pożarnej, bo co roku odwiedza nas gdzieś około 1000 dzieci, ale szanownych państwa jeszcze nie widziałem, więc bardzo dziękuję za zaproszenie i was również zapraszam w przyszłości do jednostki odwiedzin. Państwowa Straż Pożarna jest jednostką rządową, podlega bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Tak krótko o organizacji, w każdym powiecie jest komenda. W każdym powiecie w kraju jest komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i w każdym powiecie jest przynajmniej jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza, w skrócie będę mówił, czyli JRG. W naszym powiecie są dwie takie jednostki, w Nowym Targu i w Rabce Zdroju. My ten rejon działania w Rabce Zdroju, znaczy ta nasza jednostka w Rabce Zdroju obejmuje swoim działaniem trzy gminy, czyli gminę Rabka Zdrój, gminę Spytkowice i gminę Raba Wyżna i dodatkowo mamy teren chroniony w powiecie limanowskim, Rabę Niżną i Olszówkę, Zakopiankę w powiecie myślenickim aż po Krzeczów i teren aż po Naprawę w powiecie Suskim. Wynika to z racji bliskiego położenia jednostki od tych terenów. Służbę Straży Pożarnej w Rabce Zdroju pełni 41 strażaków, 39 w systemie zmianowym, 2 w systemie codziennym. 24 godziny na dobę zawsze w jednostce jest 8 strażaków.
Tutaj macie Państwo schemat organizacyjny, jeżeli kogoś to interesuje, i oficerów, i podoficerów. Schemat organizacyjny, dowódca i zastępca dowódcy w systemie 8-godzinnym i 3 zmiany służbowe, na której pracuje, na każdej pracuje 13 strażaków. W służbie zawsze jest, tak jak powiedziałem, 8 osób i te 8 osób codziennie może wyjechać do zdarzenia. Takich kilka zdjęć dotyczących wyposażenia. 9 pojazdów posiadamy, poczynając od takich małych, lekki rozpoznania ratowniczego i taki właśnie do działań w terenach górskich w SLOP. Nie będę wam Państwu tłumaczył, co tam znaczą te oznaczenia, bo nie ma to w tej chwili żadnego tutaj znaczenia. Pojazdy niektóre dosyć wiekowe. Tutaj 2 samochody ratowniczo-gaśnicze, ten na dole z prawej, samochód pierwszowyjazdowy, czyli ten, który najczęściej widzicie Państwo w działaniu, ten wyżej to samochód, który nam służy do wyjazdów w tereny górskie, również z podobnym wyposażeniem i z podobnymi zasobami wodnymi jak ten niżej. Tutaj nasz piękny zabytek, Jelcz 21-letni, który truje ramkę bardzo często niestety swoimi spalinami, ale mogę wszystkich pocieszyć, że będzie truł tylko do sierpnia. W sierpniu zostanie wymieniony na nowy ciężki samochód gaśniczy. Poniżej ciężki samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem do likwidacji katastrof drogowych, kolejowych i tego typu spraw. Również wiekowy samochód cysterna, 18 ton wody, również zostanie, że tak powiem, zlikwidowana w momencie przyjścia tamtego samochodu w sierpniu i podnośnik 25 metrów wysięgu. Taki samochód kwater mistrzowski, pompa PC7 o wydajności 7000 litrów wody służy nam w przypadku powodzi. Oczywiście samochody te mogą być dysponowane na teren całego województwa małopolskiego. Cały sprzęt, jaki jest w każdej JRG, może być dysponowany na terenie własnego województwa działania i ta pompa na przykład działa w Bochni podczas powodzi, które były w zeszłym roku. 2 kłady, jeden nabytek z 2008 roku, ten kanał również dofinansowany między innymi właśnie przez Urząd Miasta w Rabce Zdroju w kwocie bodajże 30 tysięcy. Drugi też dosyć już stary, jakaś przyczepa do działań przy wykopach, przy zabezpieczeniu konstrukcji budowlanych i wykopów ziemnych. Takie katastrofy się również zdarzają. Namiot dekontaminacyjny, skokochron, namiot dekontaminacyjny to w przypadku skażenia większej ilości osób się to stosuje. Na razie takich rzeczy nie było na terenie powiatu, no ale z racji koronawirusa, który się nam zaczyna panoszyć, może dojść do takich sytuacji, że będzie potrzebny. Sprzęt ratownictwa technicznego, hydrauliczny, kilka zestawów, które są oczywiście na samochodach. Tutaj było zdjęcie do prezentacji, tylko zrobione. Trochę statystyki. Ta statystyka dotyczy akurat powiatu. 2000 wyjazdów było w całym powiecie, pożarów 521, miejscowych zagrożeń 1288, alarmów fałszywych 191. Miejscowe zagrożenia są wszystkie interwencje niosące jakieś zagrożenie dla życia bądź mienia ludzi lub ich majątku, nie będące pożarami. Tak w skrócie można to nazwać. Czyli podciągamy tam wszystkie katastrofy w ruchu lądowym, no, kolejowe, drogowe, lotnicze, powodzie, wypadki i tak dalej. Wszystko co nie jest pożarem. Pożary. 56, wzrost o 56 w stosunku do 2018, miejscowe zagrożeń wzrost o 104 i alarmów fałszywych wzrost o 23. To jest, tak jak mówiłem Państwu, w powiecie. U nas akurat był spadek, ale za chwilę do tego przejdziemy. Udział w tych działaniach samej jednostki OSP, bo cały system ratowniczo-gaśniczy w Polsce składa się, właśnie ten krajowy system ratowniczo-gaśniczy składa się z Państwowej Straży Pożarnej, no i z jednostek wspomagających, między innymi z ochotniczych straży pożarnych, z których część oczywiście jest wciągnięta do tego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. I te jednostki z KSFG, wy tutaj macie rdzawkę, ona jest taką jednostką, one również samodzielnie wyjeżdżają do działu. I 729 takich zdarzeń obsłużyły właśnie jednostki OSP.
PSP samodzielnie 659 i PSP plus SP 612 w całym powiecie. U nas, czyli na terenie działania jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rabce Zdroju było 415 takich interwencji, 510 pożarów, 242 miejscowe zagrożenia, alarmów fałszywych 20 i to, co jest po prawej stronie, to jest pomoc wzajemna, czyli te wyjazdy na powiaty sąsiednie Suski, Limanowski i Myślenicki. No i jak widać tutaj mały spadek w porównaniu do 2018 roku, ale za to dosyć znaczny wzrost w ilości pożarów, bo tutaj jest 110, w 2018 było tych pożarów 76. Za to spadek dosyć znaczny właśnie w tych miejscowych zagrożeniach. Miejscowych zagrożeń jest bardzo dużo ze względu na, no, na duży ruch w komunikacji drogowej, Siódemkę, Zakopiankę, tam bardzo dużo zdarzeń się dzieje w tym temacie. Pożarów 121, miejscowych zagrożeń 271, tak jak było wcześniej, i alarmów fałszywych 23. Alarmy fałszywe najczęściej wynikają z, u nas jest mało złośliwych takich wezwań do właśnie zdarzeń. Większość to wynika ze złego działania systemu monitoringu pożarowego w pensjonatach i tego typu właśnie obiektach, czyli które powodują właśnie alarmy fałszywe, my musimy do tego zmienić. To już dotyczy konkretnie miasta i gminy Rabki Zdroju i tych gmin, które chronimy. 237 zdarzeń, 56 pożarów, 169 miejscowych zagrożeń, 12 alarmów fałszywych i jak tutaj Państwo widzicie, mniej o 17 w stosunku do 2018 roku. W Rabie Wyżnej 125, wzrost o 22 zdarzenia i najmniej w gminie Spytkowice 41 w gminie Spytkowice, tam akurat więcej o 12 zdarzeń. No oczywiście Rabka Zdrój jako miasto w cudzysłowie generuje najwięcej tych zdarzeń, do których wyjeżdżamy. To jest, są wyjazdy na tereny chronione. Tak jak Państwu mówiłem, 20 interwencji na terenie powiatu myślenickiego, 15 na Suskim, 5 na Limanowskim, 2 te związane z powodzią w powiecie boweńskim, 1 na terenie tatrzańskim, to było to uderzenie pioruna w krzyż na Kasprowym, na Giewoncie, na Kasprowym jeszcze nie wybudowali. No i 14 interwencji, których tutaj nie są doliczone do tej statystyki, to są na terenie chronionym przez JRG Nowy Targ. Kilka przykładowych zdarzeń, nie będę może opowiadał, opisywał ze względu na RODO i tak dalej. Najczęściej takimi najbardziej spektakularnymi zdarzeniami są oczywiście pożary. Wielkich pożarów w zeszłym roku na terenie naszego rejonu działania nie było. Było kilka pożarów średnich, tam między innymi właśnie w Skawie. Kilka większych wypadków dzisiaj też był w tym samym bodajże miejscu, czyli na granicach. Dokładnie Kiel się tam zderzył z samochodem, z takim minivanem. Według mnie jest to bardzo, bardzo zły i powodujący wiele wypadków w skrzyżowaniu. Uważam, że coś z tym powinno zostać zrobione. Pożar kolejny w Skawie, Arkabus. Takie większe zdarzenie w komunikacji latem na Zawce, tam było zderzenie autobusu z busem. Nie było może aż tak dużo osób poszkodowanych, jedna osoba śmiertelna i raczej większość osób lekko rannych. Znowu pożar w Skawie. Skawa też w racji wielkości swojej jest dosyć duża, ale może to akurat jest taki rozwój. Oczywiście oprócz wyjazdów do zdarzeń, strażacy, tak jak Wam mówiłem, dyżurują całe 24 godziny na dobę, więc muszą mieć co robić, prowadzą to doskonalenie zawodowe, ćwiczenia i tak dalej. Mamy wyszkolonych 8 wysokościowców, wokół siebie 4 osoby ratowników medycznych i te wszystkie inne kursy, które są niezbędne, również ludzie jeżdżą na szkolenia. W Straży Pożarnej codziennie w tygodniu oprócz sobót, niedziel jest prowadzone szkolenie, podobnie jak w szkole, jest określona ilość godzin, są dzienniki i tak dalej, i tak dalej, i każdy takie przeszkolenie musi przechodzić.
i raz na jakiś czas jedzie również do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia celem uzupełnienia tam pewnych braków. No oczywiście szkolimy się sami na tych obiektach, które są w Rabce, które mogą nieść jakieś zagrożenia, łącznie z ewakuacjami z kolejek linowych. Mamy jedną taką kolejkę linową w rejonie swojego działania. I poza tą działalnością również jest współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Wszystkie szkolenia, które robi się ochotniczym strażom pożarnym, również prowadzi Państwowa Straż Pożarna, czyli jednostki ratowniczo-gaśnicze. I ćwiczenia zgrywające z tymi jednostkami z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. My akurat zajmujemy się jednostkami z gminy Rawka, Zdury, Rawa, Wyrzaska, Kielce i dodatkowo Jabłonki. Oczywiście obsługa zawodów, również z zawodami młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wiadomo, dla nas jest to narybek. Musimy ich jakoś zachęcać, czyli szkolić od małego, żeby zechcieli kiedyś przyjść. Może nie kończę do Państwowej Straży Pożarnej, bo tam wiele osób chciałoby się dostać, ale no niestety nie ma nie wiadomo ile miejsc, ale przynajmniej do Ochotniczej Straży Pożarnej, bo z całym szacunkiem dla tych ludzi można powiedzieć, że wykonują bardzo dobrą robotę. No i w ramach współpracy z samorządem, również z uzdrowiskiem i placówkami oświatowymi odwiedzamy szkoły. Grupy młodzieżowe odwiedzają Straż Pożarną, bierzemy udział w imprezach organizowanych przez urząd. Tak jak Państwu mówiłem, 829 osób, w większości oczywiście grupy dzieci i młodzieży odwiedziło w zeszłym roku Straż Pożarną. Były takie lata, że było nawet 1500 osób, ale to pewno zależy, ile zielonych szkół przyjeżdża właśnie do uzdrowiska. Bardzo dużo właśnie z uzdrowiska mamy takich grup młodzieżowych, które przychodzą na różne zajęcia. Tutaj jeszcze kilka zdjęć z Dnia Dziecka w Rabce Zdroju, z mundurowego Dnia Dziecka również w Rabce Zdroju. I oczywiście plany na przyszłość. Tak jak mówiłem Państwu, zakup w przyszłym roku w sierpniu dostaniemy prawdopodobnie za ten ciężki samochód gaśniczy, nowy samochód gaśniczy, który będzie finansowany w całości z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Korzystając z obecności, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ten drugi punkt, ponieważ największą taką bolączką nie związaną z samochodami, bo tutaj Państwo radni pytali się komendanta, czy coś by chciał, a nic chyba nie chciał, no to ja za to mogę powiedzieć, co my byśmy chcieli. Rozbudowany jest system łączności, ponieważ system łączności, no jak wielu ludzi uważa, znaczy dobrze uważa, jest bardzo ważny podczas wszelkich działań, czy to wojskowych, czy straży pożarnej. Kuleje ze względu, w naszym powiecie, ze względu na no, górzysty teren. Jest on przekształcany już od wielu, wielu lat. Teraz jest na niego jakiś pomysł związany właśnie z budową przekaźników na maszcie w Orawce, w kościele na Bachledówce i między innymi na naszym budynku tutaj jednostki ratowniczo-gaśniczej. No i łączny koszt tego jest 124 tysiące. Tutaj Państwo macie montaż na akurat budynku JRG 31 tysięcy. Tutaj te gminy, które są w jakiś sposób wsparły nas już, znaczy no w sposób właśnie tych kwot wsparły nas w realizacji tego projektu. Najbrakująca kwota 54 300. Że w imieniu komendanta powiatowego chciałem Państwa prosić, żeby również gmina Rabka Zdrój w jakiejś kwocie chociaż 20 tysięcy się dołożyła do tego projektu, ponieważ służy on nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale również Ochotniczym Strażom Pożarnym, no, które jakby są utrzymywane przez samorządy gminne. I ma, no, mam nadzieję, że Państwo wezmą pod uwagę ten wniosek. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję ślicznie. Jakieś pytania do pana komendanta? Jeżeli są, to oczywiście chętnie odpowiem. Żelazny pytać. Ja takie, jak pan widzi zabezpieczenie pod względem wody na swoim terenie do celu pożarowych? No za zabezpieczenie wody w rejonie, znaczy każdej gminy, oczywiście odpowiada gmina.
Ja mogę powiedzieć, że nie jest ono najgorsze w Rabce. Co dwa lata gdzieś średnio robimy kontrolę razem z wodociągami całego właśnie systemu, całego systemu zaopatrzenia w wodę tych hydrantów. I tak mówię, nie jest on najgorszy. Poza tym Straż Pożarna jest przygotowana do tego, żeby korzystać ze zbiorników wodnych naturalnych. No i przez tą dużą ilość samochodów gaśniczych, które w zasadzie każdy ma dosyć znaczną ilość wody, no zdarzają się, nie powiem, takie przypadki, że braknie nam czasem tej wody, ale to raczej w takich miejscach trudno dostępnych przy gaszeniu zabudowań, no gdzie ciężko jest... w górach to jest inna sytuacja. Tak, gdzie ciężki jest dojazd. Wie pan, ja tutaj trudno jest w ogóle mówić o pożarze schroni, czy takich jakichś placówek, czy w ogóle budynków, które są... A Rabska jest tak dosyć trudno położona, ale ogólnie sieć hydrantowa działa. Dziękuję. Jeszcze ktoś? To dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, tym punktem trzecim A zakończylibyśmy cykl sprawozdań. Serdecznie dziękuję Panom Komendantom za przybycie i podzielenie się informacjami i prosimy o dalszą opiekę wzmożoną nad nami, co byśmy mogli się tak co roku spotykać uśmiechnięci jak dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Przystępujemy do punktu czwartego, sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni gości. Sprawozdanie z działalności za okres od 30 stycznia 2020 roku do 26 lutego 2020 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 17 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy, 7 dotyczących spraw finansowych, zmian w budżecie gminy, w sprawie zmian w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, 10 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności czynszowych za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy Rabka Zdrój w formie świadczenia rzeczowego, rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Rabka Zdrój, w sprawie zmiany zarządzenia powołania zespołu do spraw koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, w sprawie określenia procedury podzielnej płatności VAT w gminie Rabka Zdrój, szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu Różne Oblicza Wody, Rabczańska Salanka i Jarawiński Przełom jako element dziedzictwa przyrodniczo-polsko-słowackiego pogranicza, w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości operacji budowy, budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenia siłowni zewnętrznych w Kłonicach na terenie gminy Rabka Zdrój, rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Fabówce, szczegółowych zasad rachunkowości operacji modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Rabce Zdroju, zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości w dzierżawę. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 2 upoważnienia. Pełnomocnictwo do zastępstwa gminy Rabka Zdrój w sprawie o zawezwanie do próby ugody z wniosku z firmą APIS Polska przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu. To upoważnienie było dla pani burmistrz. Upoważnienie do wykonania czynności związanych z kwalifikacją wojskową w czasie prac Powiatowej Komisji Lekarskiej dla pracownika Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa. W wyżej wymienionym okresie wydałem 6 zarządzeń wewnętrznych burmistrza jako kierownika urzędu dotyczących zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim, zmiany regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze
stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi inwestycji gminnych, powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zakup fabrycznej nowej zamiatarki ulicznej na potrzeby gminy Rabca-Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie przeprowadzone zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jako pierwsze utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rabca-Zdrój w 2020 roku. Termin składania ofert był do 6 lutego. Tutaj wystąpiły dwie firmy. No i ostateczny wynik jest taki, że konsorcjum Nasze Zakłady Komunalne plus firma prywatna będą właśnie to zadanie realizować. Następnie ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy, miasta i gminy Rabca-Zdrój w 2020 roku. Termin składania ofert był do 5 lutego. Została wyłoniona firma, która zresztą jedna była tylko oferta. To były Nasze Zakłady Komunalne w konsorcjum z firmą prywatną. No i tutaj była, myśmy przeznaczyli tutaj kwotę 200 tysięcy. Ta oferta była niewiele poniżej tej kwoty. Ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabca-Zdrój w latach 2020-2021. Termin składania ofert, jak Państwo pamiętacie, minął 7 lutego. I tutaj wystąpiły Nasze Zakłady Komunalne również w konsorcjum z firmą FTC Podhale. No i jak Państwo pamiętacie, bo tych spotkań było kilka dotyczących właśnie zagospodarowania tych odpadów. Jak Państwo wiecie, pole manewru było też niewielkie z tego względu, że wystąpiła tylko w zasadzie ta jedna firma, czy jedno konsorcjum i żadnej innej oferty też nie mieliśmy. Ogłoszono kolejne postępowanie na zadanie pod nazwą opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rabca-Zdrój z wyłączeniem strefy A uzdrowiskowej. I tutaj wpłynęły nam 4 oferty. Następnie ogłoszono postępowanie również na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chabówka. Tutaj wpłynęło nam 5 ofert. Ogłoszono postępowanie na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ponice. I tutaj mamy też 5 ofert. Opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Siedzawkach gminie Rabca-Zdrój. I tutaj mamy 7 ofert. Ogłoszono postępowanie na zakup, to co już mówiłem, fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej na potrzeby gminy Rabca-Zdrój. Rozstrzygnięcie miało być 27, czyli tak jak jutro. Natomiast zwrócili się przedstawiciele różnych firm z zapytaniami, prosząc m.in. o wydłużenie tego terminu i przesunęliśmy ten termin do 4 marca 2020 roku. Tych zapytań było dosyć dużo, dużo wpłynęło zapytań dotyczących właśnie ewentualnie tego sprzętu. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego przez nasz wydział dotyczyły naprawy i konserwacji ławek na terenie miasta Rabca-Zdrój, odwodnienie cmentarza komunalnego w Płonicach oraz odbudowa uszkodzonej infrastruktury. Chodzi o mur oporowy, to jest długości 45 metrów. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej na działkach. I tutaj mamy podane te działki w Rabca-Zdroju. Opracowanie i publikacja poradnika dobrych praktyk, turystyka przyjazna środowisku na pograniczu polsko-słowackim, który ma stanowić inspirację do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowej i kładki dla
pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 miejscowości Chabówka w granicach pasa drogowego na odcinku od 2150 do 2450. Bo tu mogę powiedzieć tak, że Generalna Dyrekcja, projektant Generalnej Dyrekcji zaproponował, że w tym roku mają zabezpieczone środki na wykonanie zatok, na zrobienie zjazdów plus miejsca parkingowe. Natomiast na kładkę w tym roku nie mają środków, ale deklarują, że jakby w dalszym etapie, że będzie wykonana kładka w momencie, jak będą mieli te środki. No. Następnie wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Rawka-Zdrój w 2020 roku. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Spotkałem się z przedstawicielami PKP, projektantem i mieszkańcami osiedla Łęgi w sprawie dwupoziomowego skrzyżowania. Spotkanie z przedstawicielami klubu sportowego Chabówka, z zarządem klubu sportowego Wierchy, przepraszam. Spotkałem się z dyrektorem spółki IB w sprawie gospodarki odpadami. Spotkałem się z prezesem zakładów komunalnych w sprawie gospodarki odpadami. Na zaproszenie wojewody małopolskiego uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządowych w Krakowie. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawce-Zdroju. Uczestniczyłem w spotkaniu w Nowym Targu podczas otwarcia pracowni tomograficznej. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Nowym Targu. Spotkałem się z przedstawicielami spółki Krokus z Poznania, właścicielami sklepu Intermarché. Podpisałem umowę na dotacje dla organizacji pozarządowych. Spotkałem się z prezesem Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rawce-Zdroju. Po raz kolejny z zarządem klubu sportowego Wierchy oraz wykonawcą naszego stadionu. Z panią Iwoną Haberny, inicjatorką i organizatorką Rabka Festival. Uczestniczyłem w podsumowaniu działań Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie w Nowym Targu. Spotkałem się z zastępcą komendanta policji w Rawce-Zdroju. Spotkałem się z przedstawicielami spółki APIS, inwestorem ogrodu w Wodnym Parku. Uczestniczyłem w zakończeniu rozgrywek piłki halowej, turnieju szachowego. Brałem udział wraz z radnymi w spotkaniu z prezesami spółdzielni mieszkaniowych. W Rawce również odbyło się spotkanie wspólnego sekretariatu Interregu Współpraca Polsko-Słowacka. Wspólnie z radnymi uczestniczyłem w otwarciu biura poselskiego pana posła Andrzeja Guta-Mostowego. Uczestniczyłem w podsumowaniu 27. konkursu na wiersz organizowany przez Bibliotekę Miejską. Wziąłem udział w 5. balu charytatywnym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I w dniu wczorajszym, przedwczorajszym wraz z przewodniczącym i również z radnymi wziąłem udział w 7. ogólnopolskiej zimowej senioriadzie na Podhalu, na którą objąłem również honorowy patron. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci. Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, to jest punkt 5. Zanim przystąpimy, to 5 minut przerwy. Możemy sobie po prostu skorzystać. Spotykamy się za 25.
Przystępujemy do powyższego do piątego punktu porządku obrad o zmianach i podpunkt pierwszy. Uchwała numer 13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Przed posiedzeniem sesji odbyła się burzliwa dyskusja również Komisji Budżetowej i czy jeszcze w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? No ja tam jestem za tym, żeby było 28 bazowa, 24 kompostowana i mieszkańcy 26. Dwie mieszkania. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie skarbniku, pani powiedziała o tym wyliczeniu. No opozycyjne zostały już było mówione na komisji, że chcą finansować ten system 26, 28, 30. To są stawki do tego roku, tak jak nam chce powiedzieć przedstawiciel spółki. Jeżeli damy mniej od osoby niż 26 zł, to gmina będzie musiała do tą różnicę dopłacać po prostu. Co nie powinniśmy dopłacać, bo zgodnie z ustawą ten system powinien się finansować. Podajcie inne propozycje, ale... będziemy głosować. Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę. Jest za tą uchwałą. To, co mówiła pani skarbnik, to te koszty wynikają między innymi z tego, proszę pamiętać, że opłata marszałkowska została w tym roku podniesiona o następne 100 zł, czyli wynosi 270 zł, czyli do każdej tony i tak musimy dopłacać 270 zł. To są pieniądze, które wędrują do Urzędu Marszałkowskiego, nie licząc kosztów, które mają zakłady komunalne przy zbiórce śmieci, plus odwożąc jeszcze do RIPOK-u. Śmieci muszą tak samo ponosić opłaty. Prosiliśmy i pamiętacie Państwo, tych spotkań było dosyć dużo. Te wyliczenia były robione różne warianty tych wyliczeń. I tu, o czym mówiła też Pani Skarbnik, proszę mieć świadomość tego, że braliśmy również pod uwagę, że jeżeli mieszkańcy sami zagospodarują te zielone odpady, no to jest szansa, że tutaj możemy tą cenę obniżyć. Z tego względu, że kiedyś wcześniej ci nasi mieszkańcy też zagospodarowywali trawę we własnym zakresie. Natomiast życie pokazuje, że jeżeli będziemy odbierali zielone w ilościach dużych, to tak jak mówiła pani prezes, z jednej strony są to koszty, a z drugiej strony jest to obowiązek płacenia też i to nie małych kosztów, ponoszenie nie małych kosztów właśnie przy odwiezieniu tych odpadów na RIPO. Natomiast tak jak również powiedziano, że wszystkie zielone, ale nie tylko zielone, wszystkie odpady, które zostaną odebrane, ile zostaną wagowo, tonażowo odebrane w takich samych wielkościach, w takich samych ilościach muszą zostać odwiezione na RIPO. I stąd to wynikało, te wyliczenia. Przejdźmy do głosowania. Dziękuję. No, ja tutaj jeszcze chciałem może zapytać się. Dotyczy tego Zakopanego cały czas. Tam jest stawka 11 zł. I po prostu no, mnie to zastanawia. Dlaczego w Radce jest, ma być stawka 28 zł, czy tam 30, nie wiem, nie, a u nich jest tak niska stawka i z tego co wiem, oni mają mieli podpisaną umowę na 2 lata i do końca tego roku mają taką stawkę. Skąd ta różnica jest? Nie wiem, ja nie pytałem. Do końca tego roku mają taką stawkę 11 zł. Znaczy, ja nie wiem, z czego wynika to Zakopane. Oni nie do FCC Podhale, tylko oni oddają do Airport Malowa. Tak, tylko że to się, to o czym teraz jeszcze mówimy, to jest jeszcze inna sprawa, że do końca czerwca tego roku, tak jak te firmy były no, w jakiś tam sposób ze sobą powiązane, no to tam był oddawano właśnie te odpady. Natomiast po czerwcu tego roku nie ma ograniczeń. Mówię o naszej spółce, bo nasza spółka ma umowy do końca czerwca tego roku. Natomiast już później od lipca nie będzie tych ograniczeń. Natomiast wiem tylko również, bo rozmawiałem z wójtem na przykład Czarnego Dunajca, gdzie mieli 9 zł, mają 23 zł teraz. Im wcześniej były podpisane umowy, tym
I na dłuższy okres czasu, tym lepiej gminy na tym wychodzi. No ale my jakbyśmy chcieli na dłuższy okres. No ale widzimy po mszanie dolnej też, no u nich jest 25 na dzień dzisiejszy i to co ostatnio mówi. 25 jak 28, 30. Znaczy no nie, no wyższe też są, bo Limanowa też ma wyższą. 28 Limanowa. Tak, tak, na dzień. Przekroczmy chociaż tego, co jest w naszym rejonie. No i tutaj widzę, że ta firma FTC, to nie jest firma tylko w Polsce, to jest firma taka tutaj z Europy Wschodniej. Tak, austriacka. Widzę, że się ta firma to się rozwija w Polsce. Nie wiem, czy ona ma taki interes na tych śmieciach, ale powstają oddziały. Było ich chyba 8, nie wiem, czy w zeszłym roku. Znaczy, teraz mają 8 oddziałów. I to wszystko jest na terenie Polski Południowej. Największy ściąg kasy, nie? Bardzo niejasny. Żeby takie pieniądze wydawać na po prostu na śmieci. No, dla mnie to jest nie do pomyślenia. Szczególnie, że to jest taki kontrast między 11 zł a 28 zł, to jest bardzo niezrozumiałe, to nie wiem. Nie chcę tutaj używać słów typu CDA, ale to by się należało chyba, żeby skontrolowali coś takiego, że są takie... Szanowni Państwo, były spotkania i w styczniu, i w lutym, bo dyskutowaliśmy dzisiaj z Waszym udziałem. Braliście udział w tych spotkaniach. Mówiliśmy, ja w swoim sprawozdaniu też mówiłem, też się nam nikt inny nie zgłosił, jak Państwo wiecie. I gdybyśmy mieli jakieś pole manewru większe, to podejrzewam, żebyśmy na pewno z tego korzystali bezwzględnie. Natomiast no nie było niestety nic innego i dlatego rozmawialiśmy też z naszymi zakładami, no bo nikt nie podjął inne wyzwania. Ktoś rozmawiał na przykład z samorządem zagłębiańskim, jak oni to robią, albo... No ale może powiedzieć pan Robert, pan przewodniczący, bo pojechaliśmy przecież między innymi do gminy Bolesław, w okolicach Olkusza, która to spółka zbiera od 17 gmin wokół. Zadaliśmy im pytanie, jaka jest cena. No, u nich, jak oni wtedy określili, na razie jest 19 zł, ale będzie się zmieniać. Natomiast tam jest to w pełni, że tak powiem, zautomatyzowane. To było coś takiego, że w 2016 mówili, że pozyskali środki 20 milionów na pełną modernizację sortowni, gdzie długość taśm, jakby sumować, to pewnie będzie z pół kilometra. I na ostatnim stanowisku stoją 4 osoby i to jest wszystko. A resztę wszystko to jest automatycznie. Niestety u nas nigdzie czegoś takiego nie ma w okolicy. No i niestety jesteśmy skazani, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni. I tutaj jeszcze bym się odniósł do tej segregacji. Nie chodzi mi o spółdzielnie mieszkaniowe. Tam praktycznie nie ma żadnej segregacji. A dojdzie teraz 5 frakcji. Nie wyobrażam sobie na obecną chwilę, jak oni to będą robić. A zapłacimy my za to. My mieszkańcy, którzy segregujemy te śmieci. No, nie do końca, bo proszę mi wierzyć, że w ubiegłym roku spółdzielnia mieszkaniowa miała chyba 8 kar nałożonych za to, że nie były segregowane śmieci. Odwołali się oczywiście od tej decyzji, bo mają do tego prawo, ale kary trzeba było zapłacić. Proszę? Jakiej wysokości te kary są? No, dwukrotność śmieci niezmieszanych. No dwukrotność tam tak. Tak. Czyli tyle, ile jest stawka za śmieci niezmieszane. Znaczy jak za śmieci zmieszane. Musi się opłacić zapłacić kary, a nie segregować. Tak, może nie dla niektórych wydatek i lepiej zapłacić. To znaczy, nie zawodzi, to mi się wiedzieć. Tym bardziej, że proszę pamiętać również, że zrobiliśmy przecież też spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych i też o tym żeśmy rozmawiali. Pierwsza rozmowa z nimi to była jeszcze w ubiegłym roku dotycząca tego, że trzeba zmienić w ich przypadku właśnie segregowanie śmieci, że powinny być zwiększone miejsca i boksy, i miejsca, ilość pojemników. Jak najbardziej to było mówione. Rozmawialiśmy z nimi na ten temat, przynajmniej pierwsze pisma wysłaliśmy w kwietniu ubiegłego roku. Także jeżeli byśmy zaczęli to od kwietnia tego roku, to mieli na to też rok czasu. To nie jest tak, że nikt o tym nie wiedział. No ale oni mają jakąś tego, odbija się to od piłeczka. Czy znaczy, no, tak, było taki zorganizowany tyle tych spotkań, ale te spotkania nic nie przyniosły. Nic nie przyniosły. Jak właśnie komunalne przyszły z ofertą,
zaproponowali taką wersję, jaka jest, a nie wiemy, jakie są naprawdę koszty wywozu tych śmieci. Ja nie chcę im do portfela zaglądać, ale ile oni na tym zarabiają? No. Ale pomyśl sobie tak, że jak weszli w konsorcjum, to dwie firmy zarabiają, tak? Nie, oni mają 50 na 50 z tego. No, no to sobie pomyśl. Nie jedna firma, ale ja powiem tak, panie Pawle, pan pamięta, w ubiegłym roku zrobiliśmy pierwszy przetarg, chcieliśmy zrobić na 4 lata. Myślę, że pan pamięta. Naprawdę nie było tak, żeśmy to zostawili na ostatnią chwilę, bośmy sobie zdawali sprawę z tego, w którym to kierunku zmierza i chcieliśmy to rozstrzygnąć zdecydowanie wcześniej. No i natomiast, ale się nie udało. Mamy 9 miesięcy i będziemy w grudniu znowu. Ja się to mnie właśnie to niepokoi, że to samo będziemy się podnosić. Różna to powiedzieć, że będą wyższe ceny na nie, już nie przeskoczymy Limanowa. Limanowa 28 na przykład. Proszę państwa, proszę też mieć świadomość, że... Proszę państwa, te śmieci, zaangażowałem się dość znacznie, żeby rozpracować te śmieci. Naprawdę jest to temat bardzo trudny. Są trzy powody, które, jakby powiedzieć, wpływają na te śmieci. Opłata marszałkowska raz, którą on nikt nie wie o tym, dowiadujemy się my tylko radni, jest informacja dalej przekazana. Dodatkowo wzrost cen na wysypiskach śmieci. My swojego wysypiska nie mamy, więc musimy się dostosować do warunków i do cen, które podają. To jest dwa elementy. I trzeci element, który szukamy u siebie, jakby powiedzieć, ten trzeci techniczny element, że obciążamy kosztami płace, dojazdy, przejazdy, segregacja i tak dalej. Ale tu to pole manewru jest bardzo małe. To możemy złotówkę, dwie ugrać na tym. A gdzie indziej muszą ci nasi mieszkańcy wiedzieć o tym, że ta kwota głównie składa się z tych dwóch podwyżek. Te wywozu na śmietnisko i tak dalej. Tu szukamy oszczędności na zasadzie złotówki dwie. Druga sprawa, to co cały czas nas najbardziej gniewi, to odpady zielone, które chcemy to przeforsować, no chcemy dać ulgi, żeby ci nasi, jakby powiedzieć, mieszkańcy wiedzieli, że ta część stanowi największą, jakby powiedzieć, pozycję w kosztach tej stawki na to. I to, co prosiłem już na komisji wcześniej, pełna informacja, przy ulotka to ma być to, co my mówimy o tym, o wszystkie te nasze zagadnienia, o którym tak ma to być przesłane do każdego naszego mieszkańca, żeby potem nie było, że no najlepiej to podnieść cenę. Więc chciałbym, żeby ta informacja naprawdę, panie burmistrzu, została przekazana, ale to tak wiarygodnie i tak dokładnie, że aż przesadzę. Proszę, żeby ordynarzy położyć na kontrolowanie, czy są śmieci segregowane, czy ile mieszkańców Radce mieszka, czy wszyscy płacą. Ja mówię, ale też. No wiem, ale żeby... Nie, to mamy takie informacje też. Ale żeby nie mówić, tylko... Że tylko tak. Ale to ma być wszystko w tej informacji, że są kontrole, gdzie są, jest grabi, ile było kar, ile ludzi unika płacenia. To ma być wszystko tam powiedziane. I drogie państwo, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że tak, głównie na uczciwości te odpady się zbiera. Na uczciwości naszych obywateli i mieszkańców. Z tego względu, że każdy składa deklarację. My nie mamy ustawowo jakichś przepisów, które możemy egzekwować. I każdy obywatel, który unika po prostu albo w deklaracji nie poda swoich wiarygodnych rzeczy, to reszta społeczeństwa płaci za niego. Przejdźmy do głosowania. Dobrze. Proszę państwa, pani przewodnicząca komisji powie, jaka była opinia sytuacja. Komisja budżetowa zaopiniowała
projekt uchwały 13 pozytywnie, w związku z tym jeszcze mogę na końcu, jeszcze jest taka propozycja, proszę innej stawki. Nie proszę innej stawki, masz uchwałę. My głosujemy na uchwałę. Odrzucamy tą uchwałę i będziemy debatować na nas. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania projektu uchwały numer 13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie komunalnymi oraz ustalenia stawek tej wysokości. Po zmianach, oczywiście po zmianach i no stawki wszyscy Państwo znacie, bośmy ustalali 30 zł od domków jednorodzinnych, ci co segregują, ci co nie segregują 60 zł od osoby komunalnych, budynkach wielorodzinnych 28 zł, niesegregowanych w tych budynkach 56 pod warunkiem, że domy jednorodzinne, które będą miały 30 od osoby, będą segregowały, nie będą segregowały, bo segregować musimy wszyscy, tylko nie będą oddawały zielonych. Przewodniczący, na głosowanie już. A, no to widzisz. Ja mogę zapanować. Ja się... Jeszcze, o dobra. Wszyscy. Proszę Państwa, głosowało 14, za 0, 12 przeciw, wstrzymało się 2, czyli projekt uchwały nie został podjęty. Przystępujemy do projektu uchwały numer 14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właściciela nieruchomości. Tu nie ma o czym nic mówić więcej. Tam tylko chodzi o to, żebyśmy zatwierdzili blankiet, na którym będziemy składali oświadczenia. Nie. Dlatego ona jest jakby spójna z tą pierwszą uchwałą. Tak, jest spójna. Oczywiście nie ma pierwszych uchwał. Ale trzeba po prostu ją przegłosować. Trzeba przegłosować. Tak, więc ta deklaracja dotyczy tamtych stawek i tej zmiany. Ale to nie ma deklaracji wprowadzonych stawek. Są pusta tabela jest. Tylko przygotowana do wypełnienia. Przygotowywała ją pod tą zmianę uchwały, żeby nie przygotowali tabelki nie wypełnione. Nie. Ale tam jest kwota, wygląda, bo nie ma żadnych kwot. Dobrze, pani, proszę panią mecenas o wykładnię tego. Co dobra, mamy z tym zrobić? Proszę państwa, z tego co rozmawiałam też z panią zajmującą się w tym wydziale, która przygotowywała tę tabelę, to ona jest jakby ta tabela przygotowana pod ten system, który był uwzględniony w uchwale, którą państwo nie przyjęliście. Dobra, w takim razie musimy przegłosować wycofanie tej porządkowej. Z Wydziału Merytorycznego mamy informację, że ta druga uchwała jest spójna z pierwszą. Dobrze, czyli po prostu musimy ją przegłosować, wycofanie. Proszę bardzo. Odrzucenie. Zagłosować tak samo. Proszę bardzo. Kto jest? Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 14. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czternastu radnych głosowało za 0, 12 przeciw, wstrzymało się 2. Projekt uchwały został odrzucony. Proszę Państwa, przystępujemy do kolejnego punktu.
Czy zrobimy do kolejnego punktu porządku obrad? To czy nie zrobi się to co w sobocie, nie? Punkt szósty. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu szóstego. Poinformowanie. Proszę Państwa, ustalimy to za chwilę. Teraz przystępujemy do punktu szóstego. Koniec dnia, tu szansa na głosowanie było. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Zostały skierowane dwa pisma z prośbą o zabranie głosu. Pisma te zgodnie z naszym statutem nie powinny zostać udzielone głosy ze względu na to, że proszę Państwa statut mówi tak. Osoba niebędąca radnym może składać wnioski w punkcie i zakresie dotyczące rozpatrywania danego projektu. Wniosek o zabranie głosu na sesji do przewodniczącego z podaniem projektu uchwały z zakresu projektu uchwały, do którego wniosek dotyczy. Wniosek składa się na dziennik i tak dalej, to zostało spełnione. Tylko w tych dwóch prośbach o pytanie nie ma po prostu uzasadnienia merytorycznego, to znaczy do którego punktu danego porządku obrad on się dotyczy. W związku z tym, że biorę to na siebie, bo jest to moja wina, że ja nie dopatrzyłem w momencie, kiedy wnioski wpłynęły, powinien mi natychmiast odesłać do poprawy uzupełnienia zgodnie do porządku obrad. Dlatego też będę chciał prosić Państwa radnych o to, żebyście po prostu zdecydowali, czy Pana Antoniego prośba do Rady i Panią Ewę dopuszczamy dzisiaj do głosu pod warunkiem, że bo zgodnie ze statutem łączny czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 minuty. W związku z tym proszę Was teraz o podjęcie decyzji. Czy wyrażamy zgodę na zabranie głosu, czy nie? Proszę, kto jest za? Tak, głosujemy teraz na pismo Pana Antoniego. Kto jest za? Tak, nie głosować. Ale jest to dodatkowe wprowadzenie punktu, które powinien być odrzucone. 14 za, przeciw, nikt. I teraz głosujemy drugi wariant, drugiej prośby do biura rady pani Ewy. Kto jest? To nie wskoczyło nic. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czternastu radnych głosowało, wszyscy są za. Proszę Państwa, w drodze wyjątku głosujemy to dzisiaj, bo w drodze mojego niedopatrzenia te wnioski dzisiaj, te pisma dzisiaj są jak gdyby rozpatrywane. Po raz ostatni będą dopuszczone zostały tego typu pisma do Rady o prośbę o zabranie głosu. Muszą zgodnie z naszym statutem przyjętym odpowiadać danemu punktowi danego porządku obrad. Jeżeli nie będą, te nie będą uwzględniane. Dlatego proszę bardzo pana Antoniego o zabranie głosu. Tak, czas 3 minuty to pan wie. 3 minuty. Do 3 minut. Do 3 minut. Ale muszę powiedzieć pewne sprawy, bo to jest sprawa bulwersująca. Panie Antoni, przerwiemy panu, jak pan przedłuży. Ale ja muszę powiedzieć, bo... No to sprężaj się. Nie, no dobrze, zaczął pan wejść. Chodzi o budowę tego budynku przed moim budynkiem.
Kto jest na przysięgę? Bez danych osobowych. Bez danych osobowych. Dobrze, żeby nie. Robię to. Myślę, ale to jest przecież, to nie jest jakieś. No, ale nie jest budowniczy, jest. Ktoś wydał pozwolenie na budowę. Wydał WZ-kę. Ta osoba powinna odpowiedzieć. Odpowiedzieć. Kto? Nie chce mówić. Kto? Wiemy kto. Naprawdę. To nie może tak być, że ktoś wydaje, ta osoba buduje nocami, nie nocami, nie powiadamia nikogo, nikogo. Weszedł na parking, zrobił parking sobie, no dojazd do szkoły. Ludzie, przecież tam się coś stanie kiedyś. Przejedzie dziecko czy coś. To jest niemożliwe. Ja mam prośbę do pana burmistrza. Władza jest ciągła. Jak wydała pani poprzednictwo, nie mówię, która, wiemy dokładnie, to pan to musi dokończyć. Sprawa jest w prokuraturze, bo zgłosiły i uznali moją sprawę za zgodną. I teraz tak. Szanowni Państwo, już minęło to 3 sekundy, czy nie? 5. Spokojnie, no bo to przewodniczący mnie tu zdenerwuje, ale nie jestem takim człowiekiem zdenerwowanym, że ja przesiedziałem w Radzie Powiatu. Uspokajam się. Dobra, to wiesz, kolego tego. Sprawa, dziś dostałem, że sprawa będzie rozpatrzona 30 kwietnia. W tej sprawie ktoś musi za to odpowiedzieć. Nie wiem kto, ale ktoś odpowie. Tak nie można. I proszę Wysoką Radę, żeby pana burmistrza, żeby się przychylili do tej sprawy. Dziękuję. Dziękujemy, zmieścił się pan w czasie, jeszcze zostało. No to ja jeszcze minuta. To jeszcze bym zapytał, mogę? Może. Mogę. Sprawę śmieciową. Ja nie wiem. Ale ja mogę powiedzieć, jak jest Zakopanem. To mogę powiedzieć. Ja to słucham. No, jest taka prawda. Zakopanem jest woda tańsza. 9 zł kanalizacja i woda. 9 zł. Jak oni to robią? Ja nie wiem. Ale ja wiem, bo bratu płacę tam pewne sprawy, które jest w Stanach i mam dostęp do tego. Tutaj te sprawy, ile to jest? 28 zł od osoby? Zaraz. Pan będzie 30 miał. 30. To za to, żebym wiekowy, tak? Jest to, widzę, że się odrzucili tą sprawę, że jeszcze postawić je trzeba raz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę teraz panią Ewę. Witam pana burmistrza, witam całą radę. Trochę kurtuazji na początek, a później do meritum sprawy przejdę. Proszę państwa, dziękuję bardzo panu burmistrzowi za zorganizowanie spotkania z władzami PLK i mieszkańcami naszej ulicy Bocznej Zakopiańskiej oraz radnych, pana przewodniczącego Skowrona, pana Darka i pana Skipia. Proszę państwa, teraz do bardziej nieprzyjemnych spraw. Państwo radni z poprzedniej kadencji, pani Józefa i pan radny Rafał. Obejrzałam, poświęciłam swój czas prywatny, obejrzałam wszystkie sesje, co mnie należało do przyjemności z 2016 roku i z 2017 roku. W 2017 roku państwo zatwierdziliście bez zastrzeżeń koncepcję modernizacji linii 104 na odcinku Chabów-Garak. Nie wzięliście pod uwagę naszych konsultacji, czyli naszych mieszkańców. Nie macie zielonego pojęcia, co się dzieje u nas na ulicy. W większości są to osoby starsze. Bardzo jest mało osób młodych. Jak są, to są małżeństwa z małymi dziećmi. Przez waszą obudę, ignorancję nas i braku kręgosłupa moralnego doprowadziliście do takiego stanu, że ludzie są na skraju załamania nerwowego. To, co, że tu przyszłam dzisiaj, to po prostu swoim zdrowiem przypłacę. Bo od spotkania, które tu się odbyło, burmistrz był świadkiem, co się działo. Ja po prostu jestem na lekach uspokajających. Czekamy na odpowiedź, która przyszła z PLK.
czy się ustosunkują do naszych propozycji? Bo proszę Państwa, byście zatwierdzili projekt tak, że nie mieliśmy z lewej strony na prawą stronę przejazdu. Wszystkie zostały zamknięte przejazdy, to są trzy. Jedna jest koło dawnego Krokusa, druga jest koło Azji, a trzecia jest koło Janosika. Wszystko. A najgorszej sytuacji jestem ja. Bo do drogi, do inwestycji mam 1,5 metra. Pan z Kipioła był i widział. Z panem byłym radnym tym. Żurki. Spokojnie, powoli. Nie interesowało was w 2017 roku nasza sytuacja, to tym bardziej was teraz nie będzie interesowało. Ale proszę się głęboko zastanowić. To, coście nam zrobili, czy powinniście pełnić funkcję radnego, bo przysięgaliście jako radni. I nie myślcie sobie, że my, mieszkańcy tej ulicy, wam to popuścimy. Po prostu mamy bardzo dobrego prawnika, który naszą sprawą się zajmie. I na koniec. Życzę wszystkim radnym mądrych decyzji, żeby nigdy więcej nie było takiej sytuacji, że ignorancja władzy i radnych jest ponad mieszkańcami. Dziękuję. Dziękuję Pani uprzejmie. Chciałem tylko, ma Pani 100% racji, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, pokażę, jak to wygląda ja teraz. Chcę dobrze, że jeszcze Pan Burmistrz, chcę dobrze, jeszcze Pan, dobrze, że ta Pan Miśkowiec z Gorców 24, że upublicznił tą naszą tą mapkę. Bo byśmy w życiu nie wiedzieli, bo byśmy się dowiedzieli, jak dopiero by przyszli na geodeci i panikowali. A tak to wygląda w obecnej sytuacji. Dobrze, ja pani szuka, ja powiem. Że Państwa, od momentu, kiedy staną przed radą problem przejazdów i tak dalej, od pierwszego dnia pan burmistrz prowadził tą sprawę, analizował wszystkimi świętymi, bo decyzje już pozapadały. To już było za późno. Nikt nawet nie chciał rozmawiać. Cud boski, że się udało ściągnąć ich tu i wszyscyśmy stanęli w opozycji. Wszyscy. Nikogo nie było za tym, żeby było tak, jak było. Ale państwo we trzy ktoście przyszli na spotkanie. Bo staraliśmy się po prostu tym interesować od początku razem z burmistrzem. I dlatego myślę, że jakoś to wszystko wyprowadzimy. Będą następne spotkania. Spokojnie, na pewno będzie dobrze. Mamy jeszcze 3 inne propozycje. Zobaczymy, Panie co radny, z tego wyniknie. Ja mam do przystanku 150 metrów, a może iść kilometr przy tej koncepcji. Zobaczymy. No nie, ja nie powiem pani. Nie optujemy. Ale wie pan co, po prostu są osoby starsze, tylko przychodzą do mnie pani Ewo, co z tym? Ja wiem. A ja po prostu, jak mi nie trafi, to będzie dobrze. Pani Ewo, spokojnie. Poproszę pana burmistrza, parę słów na ten temat powie. Panie Michale, ja się chciałem odnieść do tego. Proszę, proszę. Kiedy mówi pani, że to było na sesji głosowane, bo ja nie przypominam sobie, że w ogóle na sesji mieliśmy dotyczącą przebiegu kolei głosowania. W 2016 roku nie proszę mnie obejrzeć, bo oglądałam dzisiaj jeszcze. Pani, przepraszam, jeszcze raz się podniosę, pani Ewo, nie przypominam sobie, żeby było głosowanie na temat przebiegu kolei i żebyśmy nie słuchali głosu mieszkańców w tej sprawie. W ogóle nam nie było powiedziane, że mieszkańcy chcą coś wnosić. Pani jeszcze proszę, pozostały proszę radny. Powiedzieć, jak jest napisane. Panie Marku, pamięta pan, czy było takie coś? Na sesji były podejmowane takie czynności o przebiegu torów i tak dalej. Ale osobiście mapek nam, nie wiem, nie chcę nie, się... Nie, mapek nie było. Nikt nam mapek nie było. Nikt nam mapek nie było żadnego spotkania, żadnej mowy na temat mieszkańców. Mapek nie przedstawiał, tak, nie mieli... dlatego no, nie chcę się w tej chwili... Ja dobrze, proszę państwa, już jest musztarda. Musztarda, pan burmistrz, proszę pan głos. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie ja powiem tak. Halo, pan burmistrz, Robert.
W momencie, jak się zorientowałem, moje pierwsze pismo do kolei to jest 5 grudnia 2018. Że po prostu to już jest praktycznie temat zamknięty i rząd to realizuje. I to było pierwsze pismo. Natomiast proszę mi wierzyć, że pierwsze pół roku to była czysta spychoterapia. Nikt nie odpowiedział praktycznie na żadne pismo jakoś konstruktywnie. Jedyne co było, to udało się jakby spotkanie z ministrem Adamczykiem z Zakopanem, gdzie poprosiłem dyrektora powiatowego zarządu dróg, jak będzie mówił, bo tam miało być spotkanie o trudnościach komunikacyjnych na Podtatrzu. I prosiłem go wtedy i przesłałem mu te swoje pisma, które wysłałem wcześniej, z prośbą, że bo mówił właśnie dyrektor, że będzie miał wystąpienie w tej sprawie, jeżeli chodzi o powiat nowotarski. I bardzo go prosiłem, żeby poruszył nasz problem. I zostało to przedstawione, ale po tym spotkaniu minister Adamczyk powiedział, że bardzo prosi, żeby przesłać to do niego, do ministerstwa i że się nad tym pochylą. Natomiast w momencie, gdy przesłaliśmy pismo do ministerstwa, to wróciło to do nas, ale z załącznikiem, że w lipcu, czy w sierpniu, czy we wrześniu nawet 2018 roku, że podłączone było pismo dotyczące gminy i w tym piśmie było właśnie powiedziane, że nie zgłoszono uwag, jeżeli chodzi o gminę. Natomiast pisząc do kolei do pana Łukasza, do Nowego Sącza, kierownika projektu, on przysłał mi takie pismo, że pierwsze pismo było wysłane do gminy w 2015 roku i etap konsultacji trwał 2015-2016 i zakończył się w grudniu 2016 bez uwag. To pismo dostałem od niego, te pisma są u nas tutaj, to pismo jest u nas tutaj w dokumentacji naszej gminnej. Natomiast w momencie, kiedy PKP oczekiwało od nas, że zaakceptujemy ostatecznie bez uwag również to, to ja poprosiłem właśnie dyrektora powiatowego zarządu dróg, mówię, słuchajcie, wy macie również tutaj drogę powiatową i wiecie, jaki jest problem, mówię, ja oczekuję, że uda się przynajmniej wywalczyć jedno dwupoziomowe skrzyżowanie. Myślę, że państwo wiecie, że od samego początku, jak zostałem burmistrzem, to o tym mówiłem, żeby chociaż jedno to dwupoziomowe skrzyżowanie walczyć. I to przynajmniej do sierpnia się nie udało. Natomiast w sierpniu również kolej oczekiwała, że powiatowy zarząd dróg jako starostwo, że również zaakceptuje im te rozwiązania. I wtedy spotkaliśmy się najpierw z dyrektorem z Krakowa, z dyrektorem Wanatem, który jest odpowiedzialny za te inwestycje, który tu przyjął i powiedział tak, to likwidujemy po kolei. Ja mówię, no ale gdzie tu jest dwupoziomowe skrzyżowanie dla nas? Mówię, bo to jest paraliż Rabki, to jest, będzie Rabka lewa i prawa i nie będzie inaczej. I wtedy właśnie powiedziano tak, no dobra, jeżeli chcecie dwupoziomowe skrzyżowanie, to zaproponujcie coś, ale nie będzie na to zgody Ministerstwa Zdrowia. I proszę mi wierzyć, możecie sprawdzić u nas w dokumentach, radni mogą sprawdzić w gminie. O pozwolenie do Ministerstwa Zdrowia występowałem ja, nie PKP, tylko ja występowałem o to. I drugie, o co występowałem, o drugi dokument, czyli do RDOŚ-u, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo PKP powiedziało, że raczej ani tu, ani tu nie dostaniemy, więc nie czekając na nich, czy oni wystąpią, czy nie wystąpią sami. Tak to było. Natomiast w międzyczasie uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Zdrowia, którą przesłałem do PKP i niewiele później uzyskaliśmy pismo z RDOŚ-u, w którym RDOŚ napisał coś takiego, dla nas lepiej. Napisał, że inwestorem na linii kolejowej właśnie Chabówka Nowy Sącz nie jest gmina, tylko PKP i o taki dokument powinien wystąpić PKP. I odpowiedź wysłało nie do Nowego Sącza, tylko do dyrekcji w Warszawie. I od tego momentu, że tak powiem, PKP sprawą się zajęło. Natomiast mnie przysłano tylko właśnie tego typu pismo. Natomiast było spotkanie, kolejne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie i na tym spotkaniu w Warszawie, jako że poruszono po raz kolejny kwestię Rabki, bo był również dyrektor powiatowego zarządu dróg i pracownicy ministra Adamczyka
kazali wpisać do tego dokumentu właśnie rozwój komunikacyjny pod Tatrza, rozwiązanie komunikacyjne w Radce. I od tego momentu, zresztą na drugi dzień przyjechali pracownicy PKP tutaj do nas, ja im pokazałem ten dokument, a nawet prosili, żeby mi skserować, bo oni tego nie widzieli. Bo to przywiózł dyrektor tak jakby dzisiaj, ja go dostałem rano, w momencie, gdy wiedziałem, że przyjadą akurat przedstawiciele PKP. Więc tak to wyglądało. Później w międzyczasie właśnie było też pismo takie, no powiedziałbym, może nie ponaglające, ale ze strony PKP, żebyśmy to zaakceptowali. Ja się jeszcze raz spotkałem z dyrektorem powiatowego zarządu dróg, który powiedział, że jak tu nie będzie żadnego rzetelnego rozwiązania komunikacyjnego, to oni tego nie zaakceptują. Bo nie wiem, na jak się Państwo orientujecie, ale ja tam kiedyś wcześniej byłem w powiecie i PKP bardzo zależało na tym, żeby był prawo sklep na Chabówkę jadąc od strony rynku. I niestety na to PKP nie wyraziło zgody. To trwało 12 lat, bo to zaczęło się w 2008. Tłumacząc to tym, że robią wszystko, żeby odsunąć ruch samochodowy jak najdalej od toru. Więc nie było na to zgody. No i sami Państwo widzicie, jak jeździmy koło tego Janosika. Przejeżdża jeden samochód, resztę są kamery ustawione, albo jest SOK, albo jest policja i mieszkańcy tracą mandaty. Natomiast przy tej ilości pociągów, które jest obecnie. Natomiast jeżeli na tej linii, powiedzmy nawet w ramach tej linii podhalańskiej będzie jeździło 12 pociągów, to proszę pamiętać 24 kursy. Natomiast gdy zadałem pytanie o piekiełko pod węże, no i tutaj w naszą stronę, no to nie powiedziano, że na razie jakiegoś tutaj intensywnego ruchu kolejowego nie planują. Zadałem pytanie, czy biorą pod uwagę ruch towarowy. No powiedziano mi, że na razie nie. Ale jak wiecie Państwo, na razie. To wszystko jest na razie. Nie, no modernizują, no mają cel konkretny i zresztą myślę, że Państwo widzicie. I teraz tak, ostatnia sprawa. Po tym spotkaniu prosiłem też, żeby wszyscy mieszkańcy złożyli ewentualne uwagi co do tej planowanej linii. Te wszystkie uwagi, które zostały złożone, one zostały przesłane do PKP, do kierownika projektu w Nowym Sączu. Oni sobie wyznaczyli w ubiegłym tygodniu termin, że jeszcze raz wszystkie te wnioski, które zgłosili mieszkańcy, że się do tego odniosą, że przyjdą i przeanalizują to i udzielą mi odpowiedzi. Właśnie tu mówiłem do Pani, dostaliśmy to chyba dzisiaj albo wczoraj po południu, ale dostaliśmy od nich odpowiedź i zadzwonił właśnie Pan Łukasz z Nowego Sącza. Powiedział tak, że komu uznam za słuszne z tych zainteresowanych, żeby to po prostu przesłać, więc na pewno prześlę do wszystkich tych, którzy to złożyli. Natomiast radnym zrobimy tak, że Panią Beatę poproszę, żeby Państwu przesłała po prostu na e-maila i Państwo będziecie to mieli. Pozwoli Pan dokończyć. Nie, nie, ja tylko zgłaszam, że będę chciał zabrać tę sprawę. Tu przewodniczący kieruje ruchem. I teraz po tym, na tym spotkaniu też ostatnim, Pan Robert sugerował coś takiego, żebyśmy znaleźli osobę, która będzie nas... która będzie nas reprezentować, bo Pan powiedział i słusznie, że ani ja, ani Państwo jako radni na tym się nie znamy. Byłoby najlepiej, żeby ktoś był biegły w prawie drogowym i miał do czynienia coś z tym kolejowym również. Ja mogę powiedzieć tak, znaleźliśmy taką osobę, zaprosiliśmy, dzisiaj rano żeśmy o tym rozmawiali i tą odpowiedź już przekazaliśmy. Czy ta osoba podejmie się sprawy, nie wiem. Ale zrobiliśmy to, o czym Pan mówił. Natomiast wiecie Państwo, ja mam świadomość, że to rozwiązanie komunikacyjne będzie na najbliższe 50 czy 100 lat. I faktycznie musimy zrobić wszystko, żeby ono było optymalne dla naszych mieszkańców i jak najmniej uciążliwe. Natomiast zdajemy sobie sprawę też, myślę, że Państwo też sobie zdajecie sprawę, że tak jak kolej powiedział, to jest nasze i my robimy na swoim. Natomiast no nie może być też tak, że to jest uciążliwe dla mieszkańców i utrudnia nam jako mieszkańcom tutaj życie. Słuchajcie Państwo, myślę, że z najważniejszych rzeczy powiedziałem wszystkie. Co do Pana Antoniego, to powiem jeszcze tyle, że to, o czym Pan Antoni powiedział, ja wystąpiłem do nadzoru budowlanego z pismem, bo to jest instytucja, która te rzeczy przede wszystkim powinna sprawdzać. Zobaczmy. Nie, jeszcze raz. Budynek odebrany jest? A propos.
Słuchajcie Państwo, mógłbym Wam pokazać kilka pism do nadzoru budowlanego, do starosty. Panie Antoni, jak zamknę sesję, to Panu będziemy się też mówić. Ja chciałem się dowiedzieć, który geodetam wybierze. Nie, teraz koniec. Nie, dziękuję. Proszę Państwa, Panie Antoni, po sesji zamknę sesję i będziemy się dyskutować, dobrze? No, proszę. Ja jeszcze chciałam zapytać Panią, w którym roku była podejmowana uchwała, w której mnie Pani posądza, że tam... Proszę Pani, ja obejrzałam, ogarnia Pani 2 lata sesji obejrzeć? W 2016 roku, proszę Państwa, nie było pana tego pana Marka. W 2016 roku nie było żadnej podejmowanej uchwały. Proszę Pani, ja nie mówię o przejazdów. Ale ja proszę Panią, ja nie mówię o uchwale. Była poruszana na sesji sprawa modernizacji linii 104 i pytał się nawet pan Stefan Rafał, jak to będzie wyglądało i pani burmistrz odpowiedziała, że przystanek będzie w Chabówce na wysokości wojska, że będzie omijane. Pani mówi, że nie wiedziała, że nie wiedziała, pani burmistrz, pani zarzucała mi pani, że ja coś blokowałam, nie rozumie pani, że koncepcja została zatwierdzona przez Radę. Nie przez Radę, nie przez uchwały. Proszę Pana, Panie Rafale, samorząd składa się z Rady Miejskiej i Burmistrza, a Burmistrz nie podejmie żadnej decyzji. Proszę Państwa, Burmistrz podejmuje żadne. Chwileczkę, proszę Państwa, nie, my nie sprzeczajmy się. Ale my nie chcemy wysyłać kłamstw. Ja jeszcze proszę pana burmistrza jako rozjemcę. Proszę. Słuchajcie Państwo, bo mówimy o dwóch różnych rzeczach. Obawiam się, że tak może być. Proszę pamiętać, że PKP dwie rzeczy procedowało równolegle. Pierwsze to jest skrócenie linii kolejowej Kraków-Zakopane z wjazdem do Chabówki i tamten przystanek nowy w Chabówce. I drugi to jest nowy Sącz-Chabówka. Więc nie wiem, pani Ewo, o którym pani teraz mówi, czy o tamtym rozwiązaniu, nie, czy o tym. Ale pan tego nie wie. Pan powiedział, że na sprawę za sesję w 2016 roku odnośnie modernizacji linii 104 Chabówka Kraków. I tam po prostu było poruszone. Wie pan, ja nie będę od, jakby to powiedzieli, nie pamiętam już, to wie pan, ile tego jest do oglądania? Ale wie pan, mogę zadać takie pytanie, pani Ewo, a gdzie pani obejrzała te sesje? Archiwalny w tym. Ale gdzie, gdzie? Na stronie Urzędu Miasta jest archiwum sesji za 14-18. Znaczy, pani Ewo, ja nie wiem, czy poprzednia Rada podejmowała taką uchwałę, bardzo, ja ale PKP oczekiwało. Ja do tego, bo ja po prostu się prędzej wykończę, niż po prostu cokolwiek załatwię. Bo wie pan, wszyscy mają do mnie pretensje, bo jestem w komitecie osiedlowym. Ale wie pan, ja jednostka nic nie zrobię. Ale mam na tyle ogarniętych sąsiadów, chociaż są osoby starsze, że nie popuścimy. Nie popuścimy. Mamy osobę prawnika, która się z wyjaśnieniem wszystkiego. No pani Ewo, ale my nie jesteśmy przeciwko wam, absolutnie. Ale wie pan co, po prostu, no niech pan sobie wyobrazi, jak to możliwe, jak można było zatwierdzić coś takiego, że my nie możemy przejść i przejechać. Panie Ewo, ja nie wiem, czy to radni coś tam zatwierdzali, bo PKP oczekiwał ode mnie, żebym ja to podpisał. Tak, ale wie pan, ja w projekcie mógł napisać pan dyrektor Wanar i pan Wodnarz, że koncepcja została zatwierdzona. Panie burmistrzu, niech mi pan powie, jak jest na sesji, jest sprawozdanie między innymi burmistrza. No to sorry. Ja dzisiaj też. No właśnie. Proszę Państwa, Pani Ewo, dziękujemy. Proszę się nie denerwować. Jeżeli sesja jest i burmistrz zdaje sprawozdanie, to co? Słuchają czy nie słuchają? Proszę Panią, serdecznie dziękujemy za informację. Pan burmistrz poszuka w archiwum dokumentu, sprawdzimy. Nie, ja czekam tę odpowiedź, bo my musimy działać. Mamy termin, za przeproszeniem, tak na gorąco, że to nie, nie da się w miesiąc to załatwić. Proszę być spokojnym, spróbujemy to wyjaśnić. Dziękuję. Proszę Państwa. Panie Przewodniczący, jeszcze raz, jeśli do archiwum znajdziemy i takie
coś wyniknie, że to po prostu jest kłamstwo, to będę żądał przeprosin od tej pani, bo myśmy nigdy nie... pamięć mam bardzo dobrą. Nigdyśmy nie podejmowali, nawet pan Marek wie, takie rzeczy decyduje burmistrz. Teraz pan burmistrz też decyduje o tych sprawach, ale z nami rozmawia o tych sprawach. To są decyzje burmistrza dotyczące dróg, dotyczące kolei. A nie decyzja w sprawozdaniu może... Ja mówię teraz, panie Michale, i niech skończę. W sprawozdaniu burmistrz mówi wiele rzeczy, tak samo jak teraz pan burmistrz mówił 20 rzeczy, ja nie pamiętam, co powiedział w środku, bo nie muszę pamiętać. I tak samo, ja miałem być 3 lata temu w sprawozdaniu się sprzeciwić, bo coś tam usłyszałem. I przez to, że ja w sprawozdaniu nie sprzeciwiłem się, to ja jestem... To ja głosowałem przeciwko. To pani po prostu kłamała. Robert, masz rację w sensie takim, że trzeba to znaleźć, wyszukać. Rafał. I po prostu wtedy poprosić ją. Tak, i masz to rację za fałszywe oskarżenie, czy pomówienie. No nie ma problemu. Są rzeczy, które są w kompetencjach rady i są rzeczy w kompetencjach burmistrza. A i to było, przypominam sobie, że myśmy mieli tylko taką informację, że odbywały się jedno czy dwa spotkania, na które nie zostali radni zaproszeni, tylko sam burmistrz i babice. Jeszcze parę takich pasztetów będziecie mieli. Były tylko sygnały poza tym, z tego co wiemy. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 7 interpelacji i zapytania rady. Chciałem poinformować, że w punkcie interpelacji w okresie międzysesyjnym złożyli radni 4 zapytania do burmistrza Rawki-Zdroju. Złożył, było 4 zapytania, 3 złożył pan Paweł Rogowiec, 1 zapytanie pani Józefa Śmietana, 3 zapytania Piotr Ptak, które to zostały odpowiedziane na piśmie na i zamieszczone na bitwie. Także wszystkie międzysesyjne proszę sobie już wejść i poszukać odpowiedzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Chciałem zapytać, czy Państwo macie jakieś interpelacje do przekazania. Proszę, pan Jasiu był wcześniej choinka. No niestety, panie Rafał. Czyli starszeństwo niestety też. Tak, ja się słuchajcie, może ogólnie powiedzmy, a przecież będzie to na BIP-ie i będzie wiadomo dla wszystkich. To znaczy, powiem szczerze, ja to pisałem z myślą o tym, że to, co przedstawiłem w tej chwili, dotyczy to też w jakiś sposób spraw, którymi myśmy się zajmowali dzisiaj, mówię, problemu śmieciowego, kosztów i tak dalej. Coś, sytuacji, która generuje koszty w przypadku gminy. Ja to wszystko opisałem, bo wracam niejako do tej interpelacji, właściwie do dwóch interpelacji, które już składałem w tej samej sprawie. Na zasadzie wcześniej nie została mi udzielona w jakiś tam sposób wyczerpujący odpowiedź. Ostatnio, że tak powiem, ta odpowiedź była, że tak powiem, bardziej pełna, aczkolwiek przeraziło mnie, ja sobie pozwolę to zacytować, zdanie, które było zawarte w odpowiedzi na moją interpelację. I tutaj piszę, że jakże niepokojąco w tym kontekście, który wcześniej przedstawiłem, brzmi zdanie zawarte w otrzymanej na moją interpelację odpowiedzi i tutaj cytuję. Przeprowadzone przez SKO badanie zgodności z prawem samej decyzji oraz poprzedzającego jej wydanie postępowania wykazało, że decyzja może być pozytywnie zweryfikowana. I teraz ja zacząłem, że tak powiem, przygotowując tą interpelację, zacząłem szukać po aktach prawnych, bo a jakoś to po prostu to zdanie mi się nie mieści w głowie, że w sytuacji, w przypadku SKO takie zdanie mogło zostać i pewne przepisy w taki sposób, a nie inny mogły zostać jak gdyby zinterpretowane. I tutaj ja przedstawiłem to... Przepraszam, panie Eli, jakiej to sprawy dotyczy? To dotyczy, no właśnie, no najlepiej powiem, to po prostu przeczytam. No i... Czytaj pan. Czytaj tak, ja się tak mamy, miesięcy do mówienia, proszę czytać. No dokładnie. Chodzi tutaj o zabudowę, o tą planowaną inwestycję na działkach 252 przez 1, 252 przez 2. To są działki
na grzebieniu i chciałem zwrócić na istniejący od wielu lat problem niekontrolowany przez żaden organ lokalny ekspansji dzikiego budownictwa na tereny, które winny podlegać szczególnej ochronie. To przecież władza lokalna ma obowiązek stać na straży ochrony przyrody, zasobów naturalnych znajdujących się w tamtych rejonach. To do priorytetów władzy powinno zaliczać się przeciwdziałanie niekontrolowanej zabudowie terenów o szczególnej atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej oraz wielka dbałość o zachowanie ich w nienaruszonym stanie dla szerszego ogółu użytkowników, jakim są wczasowicze i kuracjusze. To władze gminy mają obowiązek dbałość o ochronę terenów otwartych. To gmina za wszelką cenę, zwłaszcza w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego, powinna dążyć do nierozpraszania zabudowy w celu ochrony publicznych środków, które będą potrzebne na budowę dróg, uzbrojenie terenów czy ochronę otoczenia przed degradacją. To gmina powinna wykazać szczególną dbałość o ochronę jakże cennych w obecnym czasie zasobów podziemnych wód znajdujących się w tamtym rejonie. Są to działki 240, 241 w tamtym rejonie. Są ujęte, że tak powiem, wody podziemne. Dopuszczenie do zabudowy tamtego rejonu otwiera niczym nieograniczony dostęp do budownictwa indywidualnego, bo mówię, takie jest, że tak powiem, takie jest prawo. I tutaj, do czego ja osobiście, odnoszenie planów inwestycji na tych dwóch działkach do zabudowy istniejącej, bo na to się powołał OSKO, istniejącej na działce 29-16 i traktowanie tego za wystarczający argument za jest z kilku powodów wielkim nadużyciem. Po pierwsze, zgodnie tam z artykułem 61 odpowiedniej ustawy, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia między innymi takiego warunku, że co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. I teraz zastrzeżenia są. Po pierwsze, do działki sąsiedniej nie możemy sobie traktować, że działka sąsiednia to będą 5 działek dalej. To ma być działka sąsiednia, dokładnie przylegająca do tej działki. I ta działka, na którą się powołuje SKO 29-16, nie jest działką sąsiednią, to jest po pierwsze, a po drugie, nie jest działką dostępną z tej samej drogi publicznej, bo tak jest również obwarowanie w przepisach. Sąsiednie dla omawianych działek nie są działkami zabudowanymi, co za tym idzie, nie pozwalają na ustalenie spełnienia warunków kontynuacji funkcji. Poza tym droga publiczna. To, co tam zostało uznane za drogę publiczną, drogą publiczną nie jest w rozumieniu zarówno prawa budowlanego, bo odsyłam tutaj, już nie będę cytował, które to są paragrafy, w rozumieniu prawa budowlanego jest definicja drogi i również jest definicja drogi publicznej w rozumieniu, to jest ustawa o ruchu drogowym, czy o drogach publicznych. I to absolutnie również nie kwalifikuje się do tego, żeby jak gdyby prezentować takie podejście. Poza tym, to co już wspomniałem, w odległości 200 metrów od planowanej inwestycji są ujęcia wody, które są, powinny znajdować się pod szczególną ochroną. I w związku z przedstawionymi wyżej wątpliwościami zwracam się do pana burmistrza z następującym zapytaniem. Czy pan burmistrz przewiduje, w nawiasie, czy może zostało już to zrobione, odwołanie się od tej decyzji i podjęcie walki o autentyczny wpływ na kształtowanie polityki w zakresie kształtowania ładu przestrzennego Rakwi w okresie braku planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym ochrony posiadanych bezcennych zasobów krajobrazowych. I tu sytuacja dotyczy zarówno grzebienia, jak i mamy w tej chwili sytuację właśnie tutaj zabudowy krzywą. Dobrze, bo proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowni państwo, to akurat wygląda tak, o czym mówi pan Jan, że w tamtym rejonie decyzja gminy była na nie. Natomiast przedsiębiorca się odwołał do SKO
którzy po prostu odrzucili to na nie, wskazując, że jest obowiązek wydania mu pozwolenia. I to jest jedna sprawa. Druga rzecz, bardzo istotna. Proszę pamiętać, bo pan Jan porusza bardzo ważną rzecz. Co to jest droga, jaka ma być szerokość tej drogi? I teraz tak, jeżeli gmina lub SKO wpisze, że jest dostęp do drogi według tej ich analizy, to teraz powiat, wydając pozwolenie na budowę, powinien sprawdzić, czy ona ma tą szerokość, te parametry. Natomiast oni najczęściej przepisują z WZ-ki to, co jest tam wpisane, że jest dostęp do drogi publicznej i nie ma wpisanej szerokości. Szanowni Państwo, akurat to dotyczyło innej sprawy, ale mogę Wam powiedzieć tak. To jest moje pismo z tamtego roku z września do inspektora nadzoru budowlanego, do starostwa powiatowego. I mogę Wam przeczytać przynajmniej to, co do starosty napisałem, właśnie żeby to egzekwowali i wymagali. Bo to, o czym pan Jan mówi, to myślę, że każdy z nas widzi, że to nie jest po prostu... Do starosty było pismo tej treści, dotyczącej wydawania przez starostwo powiatowe decyzji udzielających pozwolenia na budowę. Burmistrz Rabki Zdrój informuje, że przesyłane do tutejszego urzędu decyzje starosty nowotarskiego udzielającego pozwolenia na budowę nie zawierają w zestawieniu parametrów obiektów wskazania udziału terenów zielonych i udziału terenów biologicznie czynnych. W związku z powyższym wnosi się, aby wydawane przez starostwo powiatowe decyzje pozwolenia na budowę zawierały ze względu na uzdrowiskowy charakter gminy określenie udziału parametrów zielonych i udział w terenie biologicznie czynnych. To była jeszcze jedna sprawa. Natomiast co do dróg, gdzieś mi starosta tutaj udzielił odpowiedzi, oczywiście w jego imieniu pracownik, że podstawowe parametry obiektów zawarte w wydawanych przez tutejszy organ decyzjach służą do ich jednoznacznych identyfikacji w dalszym ciągu procesu budowlanego. Ale jeżeli, tak jak mówię, nie ma wpisanych tego, no to co? Pozwolenie jest. No i wiecie Państwo, a droga na przykład nie spełnia wymogów czy warunków. I kolejna sprawa, wszelkie dane świadczące o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego, decyzje o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zawarte są w zatwierdzonym projekcie budowlanym, no i wynika to z przepisów prawa. I myśmy z panem tutaj Pawłem rozmawiali na ten temat, bo pan Paweł chce w ogóle zrobić komisję poświęcone tej sprawie, żeby to uporządkować. Bo dopóki Państwo nie będziemy mieli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to ten problem u nas po prostu będzie. I na okrągło będziemy się, czy to tak jak pan Jan tutaj mówi z jednej strony, czy tak jak rozmawialiśmy o Podhaleńskiej też tam, to proszę pamiętać, proszę mieć świadomość tego, że zawsze ktoś będzie, kto będzie uważał, że skoro tam są budynki, to on ma tak samo prawo. W ubiegłym roku wojewoda na wiosnę przysłał nam pismo, że na terenach, które gdzie nie ma dostępu do drogi publicznej albo są samoistnym posiadaniem, nie powinno się traktować jak drogi publicznej, bo ona w myśl prawa trochę inaczej to jest interpretowane. Natomiast SKO zupełnie inaczej to interpretuje, ale proszę pamiętać, że to nadzór budowlany, ale również starosta powiatowy, jego służby, oni tam dokładnie powinni zapisać w projekcie budowlanym, ile ma ta droga wynosić, jaka to jest szerokość. Tak przynajmniej tłumaczyły mi panie u nas w wydziale i że to powinno być respektowane. Ja mówię, no to proszę, mówię, przygotować takie pismo, bo musimy napisać do starosty, mówię, w tej sprawie. I pisaliśmy i do starosty, i do nadzoru budowlanego, żeby oni przy odbiorze, żeby również na to zwracali uwagę. Więc jak napisaliśmy jedno pismo, to teraz wystąpiłem na przykład do Urzędu Wojewódzkiego, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udostępnienie dokumentacji, bo oni nie chcą udostępnić starostwie jednego dokumentu. Tak to wygląda. No byłoby inaczej. To znaczy nie, panie burmistrzu, bo ja tutaj przywołałem jeszcze, ponieważ skrótowo to potraktowałem, nie przywoływałem wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w tej materii te wyroki zapadały, precyzując, co jest drogą publiczną, a co nią nie jest. To samo jest w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego. Jest wyraźnie powiedziane, to ja mówię, ile mi aktów prawnych będzie potrzeba jako instytucji, żeby uznać
że coś jest drogą, a coś nie jest tą drogą. No na miły Bóg. No, istnieją pewne granice, do której moja interpretacja może się posunąć. Natomiast już dalej ona nie powinna brnąć. A tutaj jest właśnie takie no, pójście w zaparte na siłę, jak gdyby. I mówię, w moim odczuciu, w moim przekonaniu, aczkolwiek może ono być błędne, gdzieś zmierza w kierunku takich, dla mnie troszeczkę nieczystych, nieczystych i no. Proszę, odnośnie Krzywonia. Tam dostaje jakieś te buzetki na fałszu, które dobrze, nie wiem, czy to jest ekipa jakaś się... Paweł tam pilnuje sprawę. Ja też, bo ludzie chodzą. Ale chciałbym to dostać od niej, że mam pytanie. I druga sprawa tak, droga jest nieuregulowana jak i dla urzędu, jak i dla mieszkańców. No to też kupuje coś, dostaje jakieś coś bez, chyba że się coś w przepisach zmieniło, że przecież wystąpiąc o WZP czy o coś muszę mieć drogę dojazdu do tego, tak? Do danej działki. Tak, tam jest też samoistne posiadanie. Tam jest jeszcze jedna kwestia, że na wysokości tego terenu, gdzie jest ten grill, nadleśnictwo wystąpiło o zasiedzenie tej działki. Wszystko wskazuje na to, że to będzie ich własność w ogóle, ale ich jako nadleśnictwa. Kolejna sprawa, która jest, no to pytanie takie, bo ci mieszkańcy, którzy już tam mieszkają, to mówią, jaka jest szansa, że miniemy się samochodami, jak to jest droga jednokierunkowa praktycznie. A już tam jakaś opiera szkodowała. Nie było nawet ozdrowe u mieszkańców, ani w urzędzie, no bo jak to na sam obowiązuje, nie w mieście na leśniczówkę, tam jest znak. Jeżeli jest znak, to jeżeli nie, to nie. Tak, ale znak jest. Jaka? Czyli pół albo pięć, nie chcę. Czyli pół albo pięć to chyba. Nie chcę powiedzieć w tej granicy, albo czyli nie jestem pewien do końca. To powinni wezwać policję, jeżeli ktoś wjeżdża i przekracza to. Jeżeli jest to znak. Panie Pawle, kiedy będzie komisja? 16 marca. Bo na przykład te rzeczy, te pisma, które ja wysłałem, możemy panu przygotować tak samo jak najbardziej, dobrze, jeżeli pan chce. Ale w ogóle to jest jak? Na zgłoszenie WZT na te domki czy ćwierk? Bo mi powiem, że się na to pytanie nie odpowiedzi. Czy jak to idzie? Na zgłoszenie normalnie to 30 znaczy od nas? Nie. Od nas było na te domki, na te 14 domków, była decyzja na nie. Ten pan odwołał się do SKO. SKO zrobiło to, o czym pan Jan powiedział, dosłownie, z drogą, bo to o to chodziło. No i myśmy dostali na to 6 tygodni, żeby... Już jest potrzebne. No, żeby tą odpowiedź udzielić. Tak to jest. Tak to wygląda. Dobrze, jeszcze ktoś w tej sprawie? Proszę pan radny. Ja chciałem wniosek. Zakończę może. No proszę. Ja mam takie krótkie trzy wnioski. W imieniu mieszkańców Alei Tysiąclecia oraz mieszkańców Słonego zwracam się z wnioskiem o zamontowanie barier ochronnych tuż pod obok Słonka na odcinku od Willi Bagatela do Szkoły Podstawowej nr 3. Chciałbym nadmienić, że na tym odcinku ulica biegnie bezpośrednio przy korycie rzeki. Wysokość tego koryta w wielu miejscach przekracza 2 metry. I drugie, w imieniu mieszkańców ulicy Gorczańskiej na górnym jej odcinku w kierunku Czerwonego Szlaku zwracam się z wnioskiem o tymczasowe zasypanie tłucznie ubytków w tej drodze. Mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich domów, bo droga ta stała się już nieprzyjezdna. Pan burmistrz dostał chyba do wielu mieszkańca kiedyś wiadomość, prawda? Tak. W tej drodze. I jeszcze jedno. W imieniu mieszkańców ulicy Poniatowskiego zwracam się z wnioskiem o utwardzenie tłucznie bocznej odnogi tej ulicy poniżej domu Dewajki sam. Po prawej stronie wzdłuż rzeki jest takie odcinek 150 metrów i tam była utwardzana jakieś 2 lata temu, ale tak. Tam już go nie ma. A tam jest kwestia jeszcze odprowadzenia najpierw wód, bo tam są wody wprowadzone są na drogę. I jeszcze jedno, mam takie słowne przypomniało mi się, że te wichury co były takie, no ta tragedia w Bukowinie, a u nas w Babce ta tablica z tą mapą to też jest niebezpieczna, co jest na rogu Chopina i ulicy Orkana, tam już
rozdatuje pan Michał Wiertro. Tak, ale ona nie oglądaj, że ona ma wzmocnienia stalowe w kuter. Ale tak. Te wzmocnienia stalowe w pewnym momencie tam. No, ugnite słupy są. Ugnite słupy i trzeba by było coś z tym zrobić. Może kiedyś dojść do. Może inaczej. Może inaczej. Panie burmistrzu, jeszcze przy okazji sprawdzić wszystkie tablice obłożeń, czy te podstawy są już nie są już zgnite dla bezpieczeństwa. Ta tablica jest. Ja w tym swoim piśmie tam złożyłem. Ale nie mają na to pieniędzy, żeby mi tego nie zrobił. Nigdy tego nie zrobił, się z nimi dogadał. Tak samo i tą tablicę, co stoi naprzeciw sklepu turystycznego, zaraz za torami kolejowymi, jak idziemy do kościoła po prawej stronie. Ta mapa, ona jest tak potwornie brzydka, nieczytelna, zniszczona i też na ugnitych filarach. To też trzeba zrobić. PTDK nie ma pieniędzy i to ta jeszcze jak żył w świętej pamięci. Proszę bardzo, Piotrek, proszę. Nie Piotrek, tylko Jacek. Ja takie informacje o projektu modernizacji rezydencji gruntów i budynków. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy starostwo powiatowe w Nowym Targu dokonało korekty modernizacji rezydencji gruntów. Korekta miała dotyczyć osób posiadających gospodarstwa rolne, które dokonano zmiany użytku gruntowego na terenie mieszkaniowej, stanowi podstawę do planu nowego zaklasyfikowania użytku gruntowego. Więc to jest trochę zamieszkanie, ponieważ oparcie o te dane jest wyjeżdżane. I drugie takie mamy prośbę o informację, co się dzieje tam w zadaniu ustawienia kadr informacji kierunkowych serca. Z czego jest musimy? Dziękuję. Chociaż pokrótce, bo odpiszemy oczywiście, ale jeżeli chodzi o modernizację, tak jak było w Erdzafce w tamtym roku i naliczone były takie no bardzo wysokie podatki, w związku z tym, że ci, którzy mieli gospodarstwa rolne, naliczono im jako za cały ten grunt, to spowodowało, że interweniowaliśmy no wielokrotnie i to telefonicznie, ale również i pisemnie, co zostało zmienione, także w tym roku jest już naliczone właściwie. Natomiast w tym roku no to będą uwagi na pewno mieszkańców Radzy, no bo pozmieniano też, no bo została zrobiona też modernizacja, jeżeli chodzi o Radkę. Natomiast każdy, kto otrzymywał to pismo, dostał jeszcze taką dodatkową informację, bo było to robione przez starostę na polecenie wojewody i większość rzeczy, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, z czego to wynikało, no to prawdę powiedziawszy, można uzyskać głównie u starosty, nie u nas, bo to z ramienia starosty były robione i mapy i dokumenty są tam, nie u nas. My mamy udostępnione, ale oni są właścicielami tych dokumentów. Przepraszam, jeszcze pan Rafał jeszcze. Aha, już wiem o co. Jeżeli chodzi o ten teren nad Słonką, umawiamy się z Wodami Polskimi na spotkanie, bo chcielibyśmy parę rzeczy, mówiąc krótko, nie tylko tu Słonkę, no bo pamiętacie Państwo, to też gość padł do Słonki. Chcielibyśmy, żeby zabezpieczyć te tereny, ale również, żeby z nimi jeszcze przedyskutować jedną kwestię, czyli nad bulwarami, nad Pończanką. Tam właśnie też kwestie, żeby z nimi przedyskutować. Panie burmistrzu, jak oni będą, możemy dostać informację, jak oni będą prawo, oni tu będą prawce, czy my musimy się tam... Chcemy, żeby oni przyjechali, tak chcemy się z nimi żebyśmy się mogli spotkać. W terenie, tak. No. Proszę bardzo, pan. No nie chcę wyjść na końcu. On jest bliżej. Okay. Ja mam zapytanie do pana burmistrza, ponieważ w związku z brakiem rzetelnych odpowiedzi na moje zapytania złożone na sesji 29 stycznia 2020 roku, dotyczących reaktywacji wyciągu na Maciejową, ponownie w imieniu mieszkańców gminy Radka-Zdrój zwracam się z zapytaniami. Proszę o konkretne podanie, kto był zainteresowany inwestowaniem w wyciąg. Odpowiedział pan tylko, że trzy grupy inwestorów. Proszę podać, o jakich inwestorów chodzi. Skoro nie doszło do spotkania i rozmów właścicieli gruntów z potencjalnymi inwestorami, dlaczego twierdzi pan, że oczekiwania właścicieli gruntów niezbędnych do działania satysfakcji narciarskiej i oczekiwania potencjalnych inwestorów diametralnie się zmieniają? Odpowiedź z dnia 11 lutego 2020 roku stwierdził pan, że spotkanie inwestorów z właścicielami gruntów będzie możliwe po wyrażeniu zgody właścicieli na lokalizację wyciągu na ich nieruchomościach.
Czy nie uważa pan, że niepoważnym rozwiązaniem jest wymaganie zgód od właścicieli nieruchomości, którym nie zostały przedłożone i omówione konkretne warunki współpracy i oczekiwania obu stron? Dlaczego pan burmistrz przedstawia właścicielom wstępną koncepcję możliwych rozwiązań z przebiegiem wyciągu przez środek istniejącego budynku mieszkalnego, skoro nawet wstępna koncepcja oparta na mapach zawierających dokładne usytuowanie budynków nie powinna wprowadzać właścicieli w błąd, co może ich odwieść od wyrażenia zgody na taki przebieg? Przecież nikt nie chciałby rozbierać budynku kosztem wyciągu. Czy takie podejście do rozmów z właścicielami nie wydaje się panu burmistrzowi wielce nieprofesjonalne? Zadaję to pytanie, ponieważ niestety idzie też fama i hejt na niektórych mieszkańców Zesłonego, że to oni są winni. A z moich informacji wynika, że właśnie no coś tutaj nie styka i chciałbym konkretne odpowiedzi na moje pytania, to jest jedno. Drugie, też dostałem informację i chciałbym złożyć takie zapytanie. Czy prawdą jest, że Orlik będzie przekazany Wierchom? To jest pierwsza rzecz. Czy prawdą jest? I kolejna rzecz, chciałbym ponowić też wniosek o znak koło kościoła, bo to już po raz kolejny, a tam jest, chodzą dzieci i stwarza się tam wiele zagrożeń. Panie burmistrzu, aż apeluję do pana, żeby pan podjął jakieś kroki i działania w tej sprawie, bo chodzi o bezpieczeństwo wszystkich zresztą. Naprzeciwko parafii tutaj strony Marii Magdaleny. I chciałbym też zadać pytanie, czy mamy zewidencjonowane oznaczenia znaków w obrębie dróg naszych tutaj publicznych w Radzie. Czy one są zgodne z przepisami? Chodzi mi o znaki osób, o wszystkie takie elementy w obrębie dokładnie dróg mieszkańskich. Nie, to mnie teraz tutaj tak oświeciło. Tak. Ja najwyżej tam. Wszystko, proszę bardzo. Pan. Do wyciągu na Laciowej. Z panem burmistrzem chodziliśmy rozmawiać z mieszkańcami. To były takie wstępne rozmowy, zapytania. To nie było nic ustalone, tylko były koncepcje. Chcieliśmy znać zdanie mieszkańców, jak oni to widzą. I tam nie ma to, że były jakieś kreski wyrysowane, to nie są kreski, które się odniosły rzeczywiście z tego wyciągu. To było poglądowe. Czyli jak mogłaby ta linia wyciągu być przesunięta w prawo czy w lewo. Ja rozumiem, panie radny, tylko... Teraz ma tylko dojść do spotkania z mieszkańcami. Właścicielami tych gruntów. Są za tym, jak chcę. Proszę. Skończyłeś? To znaczy, ja to nie rozumiem. Ja mogę to powiedzieć. Ci ludzie, którzy byli tutaj zapytać, to powiedzieli tak, że jeżeli będzie zgoda mieszkańców na to, że zakładają spółkę i powstaje taka spółka, to oni są skłonni wyłożyć pieniądze, ale pod warunkiem, że ta zgoda będzie na piśmie i wtedy będziemy rozmawiać. Wcześniej oni mówią, że nie będą rozmawiać. Jak sobie wyobrażam, panie burmistrzu, jak gdybym był, to bym zorganizował. Po pierwsze spotkanie, którego nie było z inwestorami, bo nie był. Bo ja jako właściciel gruntu, załóżmy, w tym rejonie, w życiu bym nie wyraził zgody na jakieś koncepcje, obiecanki, gdzie nie mam konkretów biznesowych. No przepraszam bardzo, jeżeli ktoś twierdzi, że jest inwestor i ja mam wyrazić zgodę, gdzie ci mieszkańcy, z tego co wiem, część właścicieli gruntów miała problemy z poprzednią firmą, bo też ich hejtowali, że nie wyrażają zgody i tak dalej, ale nikt z mieszkańców nie wie do końca prawdy, jak tam było. Firma zalegała niektórym za czynsze. Oczywiście, że tak. Dlatego ci ludzie, mówi się, że przez niektórych tam, prawda, wyciąg na Maciejowej nie ma. No nie jest to tak do końca, bo też mam informacje takie, że gdyby były konkrety. Tu była mowa, panie burmistrzu, o inwestorach. Oni chcą znacznych inwestorów, to nie powinna być żadna tajemnica. Inwestorzy też by się znaleźli w Rabce, z tego co wiem. Tak. Ja dokładnie. Dlatego
Ja bym chciał konkretnie, bo ja mam, to ja mam sondażowe, podpiszę, to nie obowiązuje nikogo, że i teraz, jeżeli będzie. To proszę się podzielić z nami, z kimś, z tą pokazanymi informacjami. Ja pierw chcę wiedzieć, przepraszam bardzo, ja zadałem pytania, chwileczkę, ja zadałem pytania proste, jasne i treściwe. I chciałbym mieć na to odpowiedź. To nie znał inwestorów. Ja mogę zorganizować wtedy spotkanie. Ma prawo się pytać. Proszę bardzo, ja mam prawo, dokładnie. Nie udzielona mi została odpowiedź konkretna. No, dla mnie to jest odpowiedź lakoniczna z ostatniego dnia. Znaczy, jak będziemy tak, że rozmawiać, ale... Dobrze, proszę bardzo. Pan burmistrz. Dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Jedną, to ja na przykład zapytam tych ludzi, czy są zainteresowani oni takim spotkaniem. Proszę, bo oni nie chcieli, żeby ich ujawniać. To jest pierwsze. A druga sprawa, na pewno Państwo pamiętacie, w Palmie Wielkiej chcieli sprzedać udziały, gminy chciały sprzedać udziały prywatnemu inwestorowi. I wyglądało tak, bo rozmawialiśmy z wójtem na forum. Ja on powiedział tak, że jedna z gmin postawiła warunek, nie jedna z rada, jego rada postawiła warunek, że nim oni sprzedadzą te swoje udziały, to oni chcą poznać inwestora. No inwestor powiedział, że ja ci mówię. Ja mi się skończyłem. No może tak samo. Panie burmistrzu, ja nie wiem, gdzie tam było. Ja tutaj zadałem tam właśnie w ostatnim wniosku. Czy właściciele gruntów, na które miały przebiegać trasa wyciągu, poznali inwestora? Ale moim zdaniem, by chyba sobie mogli mieć takie spotkanie. Można było zrobić, ja wiem, że nie poznali. Już miałem się godzić. Takie spotkanie, nie mówię z inwestorem, z ludźmi w ogóle. Tak. Było. Tam było roku kwietnia, ostatniego kwietnia. Tutaj było. I tak, ale oni mają dobra, proszę Państwa, teraz mam jeszcze chcę złożyć, proszę bardzo. Proszę Państwa, jakże nie ma już nic, żadnych interpelacji, to ja zapytania jeszcze, jeżeli są, to proszę bardzo. Jeśli nie, to ja tylko jedno słowo bym prosił. Proszę, pana burmistrza prosiłbym i za chwileczkę. Co z tym Intermarsze, jak coś się rozumiało? Zamknijcie stację, to jest jeszcze zapytanie. Ja miałem pytać, żeby po zamknięciu, ale jakby pan przyjdzie. Dobrze. W takim razie zamykam 19. sesję 8. kadencji Rady Miasta. Dziękuję Państwu za przybycie, za cierpliwość, wyjątkową cierpliwość. I tak. Panie burmistrzu, ale odpowiedź na pytanie, bo pan nie był.